Cześć, witamy Was w kolejnym odcinku podcastu Na Froncie, gdzie rozmawiać będą Marcin Milewicz i Szymon Pawlak. Dzisiaj spróbujemy zamknąć temat State of JS. Trzeci odcinek z tej serii i patrząc na to, ile punktów zostało, no jest duża szansa, że to zamkniemy, co nie, Marcin? Mam nadzieję. Więc zrobimy wszystko, żeby dzisiaj udało nam się zakończyć ten temat. Chociaż nie ukrywam, że jest bardzo ciekawy i można by było na niektóre wątki bardzo dużo i bardzo długo rozmawiać. Ale jak zwykle, zanim przejdziemy do głównego wątku tego odcinka, to porozmawiajmy sobie o tym, co ostatnio słuchaliśmy, co ostatnio czytaliśmy. Jak zwykle, Marcin, zacznij proszę. Ja akurat wróciłem z wakacji niedawno, 2 tygodnie temu, więc miałem dużo czasu, żeby posłuchać i poczytać różnych rzeczy. I tak myślałem, o czym by tu powiedzieć, bo przesłuchałem bardzo dużo odcinków podcastu Przemka Górczyka i wszystkie są naprawdę rewelacyjne. I nie wybiorę jednego tutaj faworyta, ale powiem, co aktualnie czytam. Książka, która pewnie jest znana wielu z Was, David Goggins, Nic mi nie złamie. A zacząłem ją teraz czytać ponownie, ponieważ ostatnio była premiera wersji polskiej. Wcześniej słuchałem ją w wersji angielskiej na audiobooku. Teraz chciałem zobaczyć, jak została przetłumaczona. Cóż mogę powiedzieć? Myślę, że każdy może sobie wyrobić własne zdanie na temat tej książki. Na pewno jest to bardzo ciekawa historia. Według Davida Gogginsa jest obudowanych wiele takich historii, mitów i przekonań, czy powinno się tak robić, czy nie powinno się tak robić. Według mnie każdy powinien przeczytać tę książkę i sam wybrać, czy jest to rzeczywiście dla niego. A ty, Szymon, co przeczytałeś ciekawego? Właśnie też parę tytułów się u mnie pojawiło. Rozmawialiśmy przed nagrywaniem, co by tutaj wybrać, ale techniczna rzecz. Ja w poprzednim odcinku wspominałem, że no dzięki tej ankiecie State of JS poznałem podcast Syntax, który zacząłem subskrybować, obserwować, i odcinek, który ostatnio słuchałem i bardzo przypadł mi do gustu, ponieważ rozszerzył mocno moje zainteresowanie i chyba wielu was zainteresowanie związane z sztuczną inteligencją, jak to może nam pomóc w programowaniu, przyspieszyć dostarczanie kodu, to epizod o nazwie GitHub Projects, Milestones, Labels and Actions. I tutaj, tak jak nazwa wskazuje, jest rozmowa na temat też ogólnie GitHuba i jakie są plany, ale lwia część tego odcinka dotyka kwestii związanych z Copilotem, czyli jaka jest przyszłość tego projektu, jak w ogóle powstał ten projekt. I tutaj też nadmienię, że jedną z rzeczy, którą się pochwalili, to, że jest jakaś idea połączenia mocno Visual Studio Code z Copilotem, żeby to jeszcze lepiej funkcjonowało, więc no właśnie, ciekaw jestem, czy w tym wyścigu idę. Nie będzie tutaj faworytem właśnie w tym momencie Visual Studio Code, ale zachęcam do przesłuchania tego odcinka, bo naprawdę ciekawy i dużo rzeczy, na których można gdzieś tam sobie podywagować i pozastanawiać się. Wracamy do meritum, czyli State of JS 2022, czyli to jest ta seria, gdzie rozmawiamy i analizujemy wspólnie tą ankietę i wyniki, no i próbujemy dać coś od siebie, co o tym myślimy. Ostatni odcinek skończyliśmy na libraries i kategoria mobile and desktop, więc teraz, Marcin, przechodzimy od razu płynnie do Build Tools, prawda? Dokładnie. I co tutaj słychać w tych Build Toolsach? Wpatrzmy najpierw na positive and negative split.
No mi się wydaje, że to jest bardzo ciekawy diagram. I no widzimy, Vita, tak to się czyta, mam nadzieję, króluje. Vit. Jako ostatnio. Okay. Często jest problem z tym, jak coś się czyta, wymawia. Króluje, tak? Czyli jest na zielono. Powiedzmy, zielone to jest, że would use again i interested. Jest bardzo mało ludzi, którzy by nie chcieli tego użyć i nie są zainteresowani. No ten projekt króluje. Następny ES build. I tutaj na temat ES builda to jest ciekawe, że on w ogóle nie jest w wersji jeszcze, jak weryfikowałem, produkcyjnej, wersji 1.0. Jest cały czas wersja, jak to nazwać, nieprodukcyjna, tak? Jeżeli mamy 0.0 coś, jakaś w alfa, beta, release candidate, coś w tym stylu, że to nie jest cały czas oficjalna wersja 1.0, jak weryfikowałem. Skończone. Co mnie trochę zdziwiło. A jak jeszcze sobie weryfikowałem całość, bo tutaj nie ukrywam, zacząłem robić jakieś proste aplikacje, żeby weryfikować, tak, czy faktycznie ten boost na tych urządzeniach, na tych toolach jest szybszy versus webpack, no bo nie ukrywajmy, chyba większość webpackiem gdzieś tam jest okraszone, to faktycznie gdzieś tam jest performance o wiele lepszy. No ale Vita na przykład korzysta z ES-builda. Nie wiem, czy tak. Marcin, wiedziałeś o tym. Wiesz co? Vit. On korzysta do prekompilowanych dependencji. Dokładnie. Bo tutaj... Mnie w ogóle tutaj, tak jak mówimy teraz o tym positive i negative splicie, Vit na pierwszym miejscu. Dużo osób zainteresowanych, dużo osób ponownie by użyło, ale przenieśmy się na wykres, który mówi nam o użytkowaniu. No to już Vit jest na trzecim miejscu. 49% ankietowanych odpowiedziało, że używa. Dużo. Wciąż dużo. Nie na pierwszym miejscu, ale wciąż jest to duża liczba. Można, nie wiem, ja bym mógł to tak spokojnie powiedzieć, że jednak chyba tutaj świat frontendu idzie w stronę tego Vita. Idzie, tak? Ale on... ja mam wrażenie, że to jest troszkę jak Titanikiem zakręcić. Jest tyle rzeczy na webpacku i de facto one działają, tak, żeby jasno powiedzieć. Działają. Tylko wiadomo, dużo rzeczy, to, żeby przyspieszyć, prawda? Tak. I dużo rzeczy, które są na webpacku, nie ma na Vicie. Dokładnie. Na Vicie, czy tam właśnie na SBilicie, czy tam tych innych rzeczy, które tutaj mamy, bo to chyba w ogóle pokazuje nam taki trend, że webpack, który był monopolistą, tak? W pewnym momencie, on jest za wolny. Co nie? Bo tutaj tylko i wyłącznie chyba o to chodzi. Czytając opisy znowu Vit, S-builda, Rollupa, tam są po prostu benchmarki tego, jak szybko mamy hold, cold start, hot start i tego typu rzeczy w porównaniu do webpacka, czyli czegoś, co teraz ten rynek zjada. I tak powoli chyba zmierzamy ku temu, żeby było szybciej. No bo nie... Tak, moje doświadczenie jest bazujące na webpacku, że to się... Tak, to jest powolne. W niektórych miejscach i niektórych wielkościach projektu to zaczyna być powolne, po prostu. A przez to irytujące. Tak, i tutaj Vit na pewno tutaj się wyróżnia podejściem, bo Vit wymyślili sobie, że będą bazować na natywnych modułach ESM i tak naprawdę tam bundlingu nie ma. Jeśli chodzi o taki local development. Tylko dostarczają moduły do przeglądarki i przeglądarka niech sobie natywnie z nimi radzi. Podejście rewolucyjne, ciekawe, produkcyjnie niekoniecznie, no bo jednak produkcyjnie, żeby był, no jednak performance'owo tutaj jednak
te zbandlowane rzeczy lepiej będą wychodzić, pomimo że przygotowywanie tego builda będzie dłuższe, no to w działaniu jednak to troszeczkę będzie lepsze. No, ale pytanie, co dalej w ogóle standardy przeglądarek nam dadzą i jak to się teraz zachowa? Czy Vite, nie wiem, czy był pierwszy, na pewno tutaj był pierwszy z takich mocnych narzędzi, co się przebiły, który tutaj wykorzystał ten koncept native ASM-ów. Więc dokładnie. Co dalej? Zobaczymy. Ja jestem bardzo ciekawy. My mamy u siebie w projekcie taką małą lipkę, która buduje edytor tekstowy i chciałem ją zmigrować, zobaczyć, czy da się zmigrować z Webpacka, czy ta biblioteka, na której to jest oparte, natywnie wspiera, właśnie na Vita albo na SWC. No i niestety ani tu nie udało się, ponieważ jeszcze nie były gotowe to takie przyziemne rzeczy, na przykład plugin do odpowiedniego bundlowania SVG. Bardzo taka przyziemna rzecz, ale jeszcze nie jest to gotowe i jeszcze nie działa to tak, jakbyśmy tego oczekiwali, żeby to było takie production ready, enterprise ready, wygodnie się z tego korzystało, ale przyglądam się i kibicuję bardzo. Ciekaw jestem, jak Webpack w ogóle odpowie na to. Bo z drugiej strony fajnie by było, gdyby właśnie zaopiekował temat dosyć mocno performance'u po prostu, co nie? I czy jest w stanie? Na 100% odpowie, na 100% zaopiekuje. No chociażby, nie wiem, jak Webpack i tak może korzystać z innych bundlerów pod spodem, tak? Można w Webpack spokojnie sobie SWC odpalić i to będzie działać. Koncept Vita nie jest to jakiś rocket science i na 100% wydaje mi się, że w Webpacku, nie wiem, szóstce, jak wypuszczą, będą takie funkcjonalności. No i teraz pytanie. Fajnie, że Vite był takim prekursorem, tylko pytanie, czy nie lepiej jakby tutaj te siły zostały połączone, no i jednak następowały kontrybucje do Webpacka, który jednak już jest, a nie żeby znowu tych tuli tworzy się bardzo dużo i tak naprawdę żaden nie jest super dopracowany. Nie tak można, jest. Tylko każdy ma jakieś plusy i minusy. Ogólnie w tym świecie JS-a też takie moje przemyślenia są, jeżeli tak wszystko weźmiemy pod uwagę, że bardzo wiele rzeczy powstaje, bo ludzie zamiast łączyć swoje najlepsze pomysły, no to tak rozdzielają i próbują coś swojego. Tylko no dobrze, że jest tak, bo tak się tworzy innowacje. Gorzej, żeby można było to jeszcze lepiej zrobić, jeszcze lepiej skoordynować, no ale już taki świat open source'a jest. Bardzo może przyjemny. Konkurencja wtedy się pojawi, bardzo. Wiesz, Marcin? Tak, i oczywiście. Wtedy, wiesz, to nakręca. Tak, taka konkurencyjność no, na pewno napędza innowacje. Ale rekomendacja. Wydaje mi się, że nie trzeba się rzucać od razu na te rozwiązania. W sensie, jeżeli jest możliwość, projekt jest w miarę mały, no bo tak jak zauważyliśmy, jeżeli są rzeczy, które de facto są bardziej skomplikowane, to całe modelowanie wymaga w projekcie wymagane jest, aby robić dosyć customowe rzeczy, to wydaje mi się, że taka migracja może okazać się bolesna, czy tutaj pracochłonna i czy de facto czas w to wrzucony zwróci się. Przy experience developmentie, tak? Na samym końcu. Chciałbym, żeby Webpack teraz troszkę podgonił te benchmarki i żebyśmy z Webpackiem byli. Takie życzeniowe myślenie. Zobaczmy szybko na Other Tools. Oczywiście, co się rzuca w oczy, Enix. Mamy jakieś rozwiązania, których ja nie znam. Boon. Kompletnie o tym nie słyszałem. Nie wiem, co to jest. Wiesz co, to jest tak, jak mi się
mogę teraz głupotę powiedzieć i się mylić, ale wydaje mi się, że to jest środowisko uruchomieniowe Node'a, które wspiera TypeScripta w budowanie, ale... Run, tak. Test, transpile and bundle JavaScript and TypeScript projects all in Bun. Bun is a new JavaScript runtime built for speed with a native bundler. Okej. Okay. Czyli po prostu nowa platforma, która będzie, tak, która wspiera typowanie. Ciekawe, jak najbardziej. Ale że NX jest tutaj wyrzucony w Build Tools, no poniekąd tak. Jako other, tak. Jako other tools. No, racja. Mhm. No ale de facto możemy korzystać, tak? W Enixie z innych rozwiązań, no z tych, co mamy powyżej wymienione. Tak, ale też nie do końca. Akurat ja sprawdzałem, jak Enix działa z S-Buildem, jak działa Enix z Vitem, jak działa Enix z SWC i to samo. No działa tak, błędy? Że... Nie, jakiś taki najprostszy przypadek, oczywiście, da radę wykorzystać plugin i uruchomić, ale jeżeli już potrzebujemy, nie wiem, tutaj zbandlować jakieś SVG, zbandlować CSS-a, no, zbandlować jakiś image, no to już tutaj asety nie za bardzo jest jak i nagle napotykamy, że to jeszcze nie jest gotowe. Ale no, bierzemy to pod uwagę też, tak? To dopiero tutaj wszystko się jakby, sam Enix dopiero się tworzy, rozszerza. Jest, raczej tam jest adresowane, są takie ważniejsze jednak te core'owe feature'y, żeby je ponaprawiać i zrobić z tego naprawdę porządny tool, który wspiera tego Angulara, Reacta w takich standardowych rozwiązaniach, a na takie dodatkowe, szybsze, lepsze, myślę, że build tool'e też przyjdzie czas i będzie tam wszystko to dobrze działało. Zresztą też samemu można dodać kontrybucję i będą wszyscy zadowoleni. Lecimy dalej i będziemy kontynuować Enixa, bo lecimy do Monorepo Tools. Mhm. Mhm. Monorepo Tools, w ogóle fajnie, że jest taka zakładka, ja się bardzo cieszę. Bo widać, że jest trend z tym związany. To na pewno. Chociaż wiesz, jakie jest moje pierwsze przemyślenie, jak sobie popatrzyłem na te narzędzia tutaj, tak ogólnie? No bo mamy PNPM. Mhm. Mamy NPM, ok, Workspaces, ale jakby odciąć Workspaces, mamy NPM, mamy YAML Workspaces i tego typu rzeczy, że to tak generycznie raczej Package Manager, tak? Jakby w tym kluczu, nie tylko monorepo, co nie? Wiesz, do czego zmierzam. Tak, jasne. Z funkcją monorepo, ale też mamy Enixa, który w sumie też nie jest tylko monorepo, tylko jest właśnie. Który daje jeszcze coś więcej, tak naprawdę. Więc tutaj też ciężko tutaj by było porównać tak jeden do jeden wszystkie te tule, ale porównując... Jak dla mnie w ogóle, nie wiem, porównując samą ideę monorepo i wygodę do korzystania, ok, Enix korzystam super. Z innych nie korzystałem produkcyjnie, więc ciężko mi powiedzieć. Weźmy może najpierw na ten pozytyw, negatyw, co? Mamy tak, właśnie PNPM, TurboRepo, NPM Workspaces, YAML Workspaces, Enix, Lerna, Rush i Yalk. Okej, okay. Jalka nie znam, nie wiem nawet, czy dobrze czytam ALT. Mhm. To z tego positive negative split mamy zwycięzcę PNPM. U mnie w ogóle teraz w projekcie jest taki proof of concept, żeby zweryfikować to narzędzie. Tyle, że to by miało działać tak, że jest cały czas Enix, a to miało tylko by przyspieszyć instalowanie dependencji, co nie, mhm, na przykład w pipeline'ie. Mhm. No i tutaj zredukowaliśmy sobie czas, to mogę faktyczne wartości przedstawić, gdzieś z 12-13 minut do 2 minut. Super. Proces instalacji. 10 minut CI-u, myślę, że jest o co powalczyć. Tylko znowu, właśnie my nie traktować będziemy PNPM jako zastępcy Enixa, tylko po prostu
narzędzia, które przyspieszy nam i będzie współdziałać z Enixem, tylko i wyłącznie kwestię związaną z instalowaniem dependencji. Chociaż z tego, co można też poczytać na oficjalnej dokumentacji PNPM, nie jest takie proste setup. Ja tego nie weryfikowałem, ale to przykuło moją uwagę, że to nie jest takie proste setupowanie tego na Windowsie. Nie zgłębiałem się w temat, ale że tam mogą wystąpić jakieś dodatkowe kroki, które trzeba wykonać, żeby wszystko funkcjonowało i działało poprawnie. Więc ciekaw jestem, jak to wygląda. Turbo repo też jest wysoko. Ja nie mam doświadczenia z turbo repo. Ja też nie mam doświadczenia. Z turbo repo nigdy nie widziałem turbo repo w akcji. Ja tak samo. Jak w ogóle wchodzimy sobie na te narzędzia, na ich strony, to tam wszędzie są znowu porównania, tak? PNPM versus Turbo Repo versus Enix versus wszystko inne na świecie. I w ogóle taką referencją często jest po prostu Enix. Oczywiście były wcześniej narzędzia próbujące poprawić ten experience związany z monorepo approach, nazwijmy to w ten sposób, jak chociażby Lerna, ale chyba Enix wzniósł to na nowy poziom, na taki poziom, gdzie no w tym momencie się opierają inne narzędzia, tak? Czyli już takim standardem jest to, że mamy gra w dependencji, że mamy możliwość odpalenia tylko części kodu, które faktycznie gdzieś tam zostały zmienione bądź są zaafektowane. To jest jakaś referencja, jakiś standard, który wydaje mi się, że Enix przyniósł. Jeżeli się mylę, to mnie poprawcie. I teraz jak sobie wejdziemy w te porównania, to wygląda na to, że Enix ma mniej do zaoferowania niż na przykład PNPM, bądź tutaj w Other Tools na dole mamy jeszcze takie narzędzie Moon, które mnie też zaintrygowało. Ciekaw jestem, bo ja nie mam doświadczenia, poczytałem, pogrzebałem, akademicko próbowałem sobie porównać. Na papierze wygląda, mamy więcej funkcjonalności, chociażby Moon nie jest tylko i wyłącznie do web developmentu. Tam można jeszcze inne języki obsługiwać. No i teraz pytanie, czy jak coś jest do wszystkiego, to czy to nie jest wtedy zbyt bardzo skomplikowane, zbyt bardzo generyczne i ciężkie w takim dopasowaniu do aktualnych moich potrzeb. Ale tak, ciekaw jestem, jak wypadają te narzędzia na tle po prostu Enixa. Czy faktycznie dają nam więcej, czy raczej jest to marketing w tym momencie. Jakieś, Marcin, masz przemyślenia co do tej kwestii? Wiesz co, no oczywiście. Tutaj w ogóle ciężko stwierdzić, bo to znowu jest kategoria, którą bardzo ciężko tutaj porównać, no bo jeżeli my mówimy tylko o obsłudze monorepo, to mówimy też o pewnym skończonym zbiorze tych funkcjonalności, tak? Nie porównujemy wszystkiego, nie, wtedy już nie porównujemy na przykład w Enixie możliwości, nie wiem, takich jak dla mnie, to są najważniejsze, tych pilnowania zależności pakietów, tak? Bo tego bym nie porównywał, bo inne narzędzia, no nie mają tego, tak? To jest w ogóle coś już poza monorepo, bo nie musimy mieć tutaj szerokiej koncepcji odseparowanych, takich typowo odseparowanych library, które byśmy w ogóle rozważali, że mogą być poza repo umieszczone, ale decydujemy się na to podejście monorepo, tylko idziemy w tą mniejszą nawet koncepcję podzielonych libek, które zwykle były monolitem, a dzielimy je dlatego, żeby mieć po prostu separację domen, separację warstw i jeszcze nad tym kontrolę. Dla mnie Enix pod tym względem tutaj jest naprawdę torpedą i nie jest nie do zastąpienia. Tylko kolejna rzecz. Patrzymy na ten positive-negative split. Positive-negative split mówi nam tylko i wyłącznie o to, jak ktoś, czy ktoś o tym słyszał, Tulu, i czy ma chęć do przekonania się.
Nie mówi w ogóle nam o tym, czy ktoś używał, czy nie, czy mu się podobało, jak używał. Nic nam o tym nie mówi. No takie tutaj było, no, the would use again. Okej, że używali, to nam troszeczkę mówi, tak? Ale jak sobie tutaj tak zobaczymy, no to jednak większość z tych... Gdybyśmy sobie to przeskalowali, powiedzmy, na liczbę osób i na procent tych osób, które tutaj Enixa używały, no okej, okay, będzie, no będzie to podobne do PNPM-a, tak? Tylko jaka jest tutaj, jaką mamy pewność, że ktoś akurat tutaj z ankietowanych, wszyscy ci ankietowani, wypowiadając się o PNPM-ie, chodziło im dokładnie o to, że są zadowoleni z rozwiązań monorepo. Może oni byli zadowoleni właśnie, że im przyspieszyło. To nagle z 10 sekund zrobiło 2 sekundy, tak? No Enix dokładnie tego nie robił, bo jest zupełnie innym toolem, prawda? Więc dla mnie, no często jednak się mówi, że wyniki są bardzo determinowane tym, jak zadamy pytanie i jak je później przedstawimy. Jak dla mnie troszeczkę tutaj... No troszeczkę tutaj nie jest jasnym, jeżeli porównujemy całkowicie tool, a nie jego pojedynczą funkcjonalność. Ale kiedy przejdziemy sobie jeszcze tutaj też do wykresu, gdzie mamy radius over time i zobaczymy sobie na przykład użytkowanie, tak? No to tutaj jest to bardzo, bardzo takie równe, tak? Bo wygrywa Yarn, który ma 26%, 26% także tutaj ankietowanych wskazało na NPM Workspaces, 22% na Lerna de facto została w tym momencie przejęta przez Enixa, przez Nerwala i będzie, pewnie będą razem to inkorporować ze sobą, tak? PNPM 21%, to jest bardzo, bardzo wszystko zbliżone, Turbo Repo troszeczkę odstaje, 9%. I jak zobaczymy też na retencję, no to okej, Enix, to jest ciekawe, Enix jako jedyny spadł, ale spadł 85% na 82%. Też to nam tak naprawdę zbyt wiele jakoś nie mówi. Według mnie nie da się, ja bym nie totalnie nic tutaj nie mógł powiedzieć na podstawie tych wartości, bo ja tylko one są tutaj tak to równe. Mhm. Zgadzam się z tobą w 100%. Ja bym mógł tylko i wyłącznie powiedzieć to, co powiedziałem na początku. Cieszę się, że jest zainteresowanie, ponieważ widać, że narzędzia powstają. No i ta świadomość już jakiejś pewnej architektury, którą chcielibyśmy zagospodarować na frontendzie, to mnie cieszy osobiście. Tak. To jest... Po prostu. To jest... I teraz, czy to, czy tamto narzędzie? Nie wiem. Nie wiem. Kwestia jest tego, żeby zastać sobie pytanie, jakie problemy chcemy rozwiązać w projekcie i wtedy po prostu zweryfikować, czy te problemy dane narzędzie rozwiązuje. No bo tak jak wspomniałeś, jeżeli naszym problemem jest to, że się długo instaluje coś, no to nie ma monorepo tools, tak? Dlatego też powiedziałem na samym początku, że No właśnie, patrząc na nazwy tych narzędzi, no to można by było skorelować to z jakimiś package managerami, a nie stricte tylko z monorepo approach. No i ciekawy jestem, jak to korelowali odpowiadający na tą ankietę. Tak, ale tak jak wspomniałem już też wcześniej, Moon, to mnie zaintrygowało. Poczytałem na ten temat, obsługuję też nie tylko, bo to Water Tools na dole mamy. W sumie dziwi mnie, że Water Tools, a może dlatego, że to nie tylko jest dla weba. Może dlatego. Mhm. Od groma funkcjonalności, które obsługuje. Bardzo ciekawa dokumentacja. W sensie, wiesz, jak zacząłem czytać, to wszedłem w ten temat i na pewno będę chciał znaleźć czas, żeby sobie zweryfikować, czy to, co tam jest napisane, czy to jest prawda. Oczywiście na ich stronie, na ich dokumentacji. Lecimy dalej? Wiesz co, jeszcze ostatnie podsumowanie, bo tak, ja dalej tutaj utrzymuję, że totalnie, dla mnie tutaj totalnie nic nie wynika z tych liczb, ale ostatnie pytanie.
How happy are you with the state of Monorepo tools? Czy ludzie są zainteresowani z bieżącego stanu rzeczy? No i najwięcej jednak ankietowanych jest neutralnych. Tylko 21% jest zadowolonych, a 39% tych co respondentów jest neutralnych do tego. I to jest dla mnie takie trochę dziwne, ponieważ ja jestem, mimo że tego jest tak dużo, no to jestem zadowolony, ponieważ jak sobie przypomnę, na przykład 5 lat temu, jak chciałem poradzić sobie z monorepo i korzystałem, no to Lerna, która, umówmy się, no nie była jakaś super wygodna i tak była po prostu szczytem możliwości i ratowała w wielu problemach. Obecnie mamy tutaj o wiele lepsze, prostsze, ciekawsze rozwiązania, które dają nam dodatkowo jeszcze więcej rzeczy, więc no nie wiem, ja uważam, że wszystko idzie w bardzo dobrą stronę. I samo to, że jeszcze na przykład 5-6 lat temu nikt nawet nie myślał o takich ideach, że monorepo może być aż tak popularne, bardziej się to rozważało w kontekście pojedynczych przypadków, tak teraz wydaje mi się, że coraz częściej się słyszy o idei monorepo, szczególnie przy takich produktach klasy Enterprise i to się rzeczywiście sprawdza. I teraz pytanie, czy właśnie nie częściej tego nie słyszymy dlatego, że wreszcie mamy narzędzia, które pozwalają nam w prosty sposób wykorzystać wszystkie zalety małym trade-offem tych jednak wad, a nie tak jak wcześniej, że jednak zalet nie wykorzystywaliśmy, no bo musieliśmy dookoła samemu opakować to w jakiś customowy tooling i nie było to aż tak bardzo obiecujące i korzystne dla nas. To jest takie moje przemyślenie. Mi się wydaje, że to może wynikać z faktu, że czasami pewne narzędzia są brane do projektu, a nie do końca jest rozumiane, jakie my problemy chcemy rozwiązać za pomocą tego narzędzia. No i z takiej perspektywy, no mając te narzędzie i nie używamy tego, żeby zaadresować te problemy, no to właśnie odpowiedź by była taka, no neutralna, no jest, bo jest, ale co to mi daje? To ja nie wiem. Mam takie doświadczenie, że w pewnych projektach pojawiały się no tutaj stricte Enix na przykład, gdzie był wykorzystywany, no nie był wykorzystywany. Po prostu jako na przykład lepsza wersja Angular CLI-a. Wiesz, do czego zmierzam, tak? A nie de facto to, do czego on służy, czyli do tego, żeby rozumieć tą architekturę, no tak górnolotnie powiedzmy, zrozumieć tą architekturę i próbować ją w miarę ładnie poukładać. Mam wrażenie, że to może wynikać ta odpowiedź z tego. Może się mylę. Ale w ogóle tak już klamra kończąca, rzadko patrzyliśmy na ten wykres wcześniej też how happy are you with the state of jakieś tam narzędzie, ale wydaje mi się, że często jest tak, że jest neutralnie, wiesz? A możemy na to patrzeć gdzieś tam później. Chyba później nie będziemy mieć szansy, bo kolejna kategoria... Other tools. Enigmatycznie znowu nazywająca się Other Tools. I tutaj co jest ciekawe, tutaj nie zbierali takich danych jak retencja użycia, jak zainteresowanie, tylko po prostu było pytanie, czy ktoś używa, czy nie. Co też daje ciekawe tutaj wnioski. Dokładnie. Pierwszą podkategorią są biblioteki i króluje na pierwszym miejscu Lodash. Co o tym sądzisz? Ja gdzie nie muszę, to nie chcę mieć Lodasha. Tyle odpowiem. Ja tak samo. I mi jest bardzo przykro, jak widzę, jak wiele projektów na świecie jeszcze używa tego Lodasha. Ale może wytłumaczymy się czemu? Jasne. Jasne. Lodash. Wspaniała biblioteka, ale wiele lat temu, kiedy jeszcze wiele przeglądarek nawet nie wspierało standardu 6 ECMAScript, nie było wielu przydatnych funkcji natywnie implementowanych przez przeglądarkę.
A niestety, no i potrzebowaliśmy jakiegoś takiego szugaru syntaktycznego, no to wybieraliśmy Lodasha, jeszcze były wtedy, pamiętam, underscore, później już underscore został totalnie wyparty przez Lodasha i szeroko ta biblioteka była używana, tak? Robiliśmy nowy projekt, to pierwsze co, to się dodawało tego Lodasha, no i to niestety tak zostało pewnie w wielu i projektach starszych, ale też w wielu pewnie umysłach i przyzwyczajeniach frontend i backend deweloperów, którzy budują swoje projekty, opierając się o JavaScript. Odpowiedź jest prosta, po prostu standardy JavaScriptu dają nam wszystko, co ma Lodash. Są rzeczy po prostu, które nawet nie jestem w stanie teraz chyba jakby powiedzieć, czego byśmy natywnie fajnie nie zrobili, co nam daje Lodash. Wiecie, tego typu rzeczy jak klonowanie obiektów, bo to często Lodash tak nam pomagał, żeby ten obiekt można było porównywać i tego typu rzeczy, no to już wszystko możemy, tak? Jakby już nie trzeba do tego wszystko czegoś mamy, takiego. Dokładnie, wszystko mamy w przeglądarce, a nawet jeżeli czegoś nie mamy, to lepiej dodać w naszych utilsach, w projekcie taką pojedynczą funkcję, która tam zrobi nam jakąś magiczną transformację na naszych strukturach, ale my ją mamy po swojej stronie, utrzymujemy i wiemy tak naprawdę, co ona robi. No i mamy też kontrolę, a nie musimy całą paczkę zaciągać. Wcześniej też były problemy z Lodashem, oczywiście, że nie obsługiwał on tree shakingu, nie obsługiwał ES modułów. Okej, mamy teraz Lodasha ES, ale to wciąż nie jest takie piękne. Ale wiesz co? Ale jak się popatrzy na to z punktu widzenia, ile osób odpowiedziało, respondentów, a nie osób, które odpowiedziało na to pytanie, to Lodash jest na 34%. Zmierzam do tego, że... 30... Tak, że to jest duża różnica względem tego, ile osób odpowiedziało, że w ogóle używa jakichś z tych bibliotek. Czyli jasne. Że de facto chyba ten trend jest zauważalny, że odchodzimy, tak mi się wydaje. No bo po prostu, po co brać coś, co można zrobić bez tego? Tylko, że te 34% może być troszeczkę zaburzeniem, bo to też jest jedno z ostatnich pytań. Może być tak, że wiele osób już nie dotarło do tej części i nie dokładnie, i już nie odpowiadało tutaj w tych libraries, bo tak jak, to może popatrzmy się na liczby. 13,5 tysiąca osób używa Lodasha. Wow. A respondentów tak jest ile? Gdzie to jest? 21 tysięcy, tak? Już patrzę, bo to gdzieś mieliśmy, możemy na początku to chyba gdzieś przypomnieć, było, tak, było gdzieś na początku, możemy przypomnieć, myślę, że ważna liczba. O. 39 tysięcy. 39, okej. Tak. Czyli 40 tysięcy. Tyle zaczęło, tak. Tyle zaczęło. No to jest te 34%, tak? No ale no 13,5 tysiąca dalej. W każdym razie dokładnie używa. A inne biblioteki? No RxJS jakby okej, fajnie. No pewnie Angularowcy, tysiąca, tak. Pewnie Angularowcy, dokładnie. Albo fani reaktywnych podejść. Albo fajnie reaktywnych podejść, chociaż nie widziałem jeszcze czegoś. W sensie widziałem próby, ale nie zostawały te osoby fanami. Niestety. No jQuery tak, czemu to jest? jQuery, no stare projekty, tak, legacy. No nie ma ich tutaj aż tak bardzo dużo, 4000. No tutaj jakby nie patrzeć, no a to i tak dużo ci powiem. Dużo. Chociaż. Ale dużo tych projektów jednak jest. No właśnie. Te jQuery trzeba, no w pewnym momencie też miało pewien monopol, tak? Po prostu brało się jQuery i robiło się strony. No i to zostało.
A reszta narzędzi? Zod? Nie znam Zoda. Nie znam Zoda. Ciekaw jestem, czy to jest coś, co warto w ogóle zweryfikować. TypeScript first schema validation with static type interface. Okej. Okay. Nie znam Imer. Coś mi to mówi. Imer do immutability. Bardzo ciekawa biblioteczka, jak najbardziej tutaj wartościowa. No underscore mówiliśmy. Ramda. Kojarzę, ale teraz nie pamiętam, co to jest. Do funkcyjnego? Tak. Tak, kojarzę, bo chyba nawet nie pamiętam, ale chyba jestem kontrybutorem. Kiedyś coś tam poprawiałem w niej. Ale to wiele lat, tak. Wiele lat temu. Tak mi się wydaje. Okay. Że coś, wiesz, jeśli ktoś rzeczywiście robi funkcyjnie programuje, must have, ale czy mamy tak wiele takich projektów? No nie do końca. Jednak wydaje mi się, że tutaj na frontendzie jednak te functional reactive programming, to tutaj wiedzie prym. I jeżeli już ktoś się decyduje, to się decyduje na RxJS-a. A RxJS, no tak średnio się z Ramdą miesza. Więc tu może być to, że jednak nie wiedzie to takiego dużego prymu. Lecimy. Co mamy dalej? Tego jest dużo. Date management. Moment od groma użycia, znaczy w sensie od groma, najwięcej. Moment chyba w ogóle jest deprecated, tak? Nie wiem, czy jest deprecated, znaczy, oficjalnie. Ja znam status taki, żeby już tego po prostu nie używać. Mhm. Ale czy oni oficjalnie o tym mówią? Nieważne. Considering using Moment in your project, there might be better model alternatives. For more details and recommendations, please see project status. Czyli na ich stronie mamy informację, że już nie używać. Ale znowu, Moment w pewnym momencie, Monopol, tak, najlepsze narzędzie pomagające tak w obsłudze tych danych zostało. I tyle. I tak. Ponowny case. Nie obsłużył ESM modułów i poszedł na śmietnik historii. Dokładnie. I został zastąpiony przez lżejsze. Mamy Date FNS, DateJS i Luxon. Ja z DateJS-a korzystam. Ja też obecnie mamy w projekcie DateJS-a. Też nie jest perfekcyjny. A pamiętasz, Marcin, że my jak patrzyliśmy na rzeczy w JavaScriptie na samym początku, które były wprowadzane, to tam było wyekstrahowane, że będziemy mieli właśnie obsługę dat już natywnie, bardzo fajnie ugraną przez JavaScripta. Pamiętasz, jak to się nazywało? Tak. Oj, nie pamiętam bo totalnie. Bo tego tu nie ma, co nie? Nie. To jest tylko zewnętrzne. Więc ja bym raczej biblioteki oczy skierował w tamtą stronę. Dokładnie tak. Jeżeli natywnie coś można rozwiązać, to na pewno będzie lepiej działać i szybciej. Dokładnie. Data visualization. O, to jest coś, co ja się w ogóle nie znam na tym. Ja. Ale używałem. No, używałem. No dokładnie, jest no trzeba D3 używać. I high chartów. No co? D3. Wniosek jest taki, no jeżeli twój przypadek może być obsłużony przez to narzędzie, to używaj, tak? Nie umiem nic więcej powiedzieć. ChartJS chyba jest darmowy, dlatego też ta popularność i D3 też, więc stąd ta popularność, highcharty. A mi się bardzo wygodnie z highchartami. Tylko tam oczywiście trzeba było mieć licencję, ale bardzo wygodnie mi się pracowało z tym. Dokładnie. Można było, znaczy naprawdę. D3 chyba jest bardziej, możliwa jest większa kustomizacja, o ile się nie mylę. Tak, ale też zrobienie czegoś bardzo prostego wykresu jest bardzo czasochłonne. Nie wiem. Odpalenie Apollo 13 na księżyc. Tak. To korzystałem bardzo nieprzyjemnie dla mnie. Data fetching. Tutaj mam jedną rzecz, o której bym chciał powiedzieć, o której się notabene niedawno dowiedziałem. A zacznijmy od tego. Słyszałeś o TRPC, co tutaj mamy wymienione? W kontekście
To jest nowy sposób komunikacji z backendem. Okej, ale okej, o RPC znam, ale w RPC kontekście... RPC to jest chyba implementacja, wiesz? To jest po prostu implementacja, okej. Tak, no to tak, okej. A ty słyszałeś o tym, okej, bo to tak. Ostatnio się parę miesięcy temu o tym dowiedziałem. Fajne, w sensie, bo tutaj znowu performance, tak? I mamy inne kompletnie podejście... O ile kłopot nie mówię, Marcin, weryfikuj mnie, bo nie implementowałem tego, tylko sobie czytałem i w jednym z projektów się spotkałem, że mamy w ogóle inny protokół wykorzystany do komunikacji. I on jest o wiele lżejszy, przez co ten performance zyskuje. Coś więcej możemy na ten temat powiedzieć? Bo mnie to bardzo zaintrygowało. Ja będę chciał, jeżeli będzie możliwość, wiesz, bardziej eksplorować ten temat. RP... Jakby tutaj teraz podać jakiś przykład dobry, jakbym miał podać przykład, to gdzie RPC by można było... Bo wiesz, gdzie to zostało użyte, gdzie ja to widziałem? Jeżeli chodzi o przykład, o IoT. Okej. Okay. Czyli mamy N różnych sensorów pobierających dane i na podstawie tych danych, ich jest multum, trzeba wyświetlać wykresiki w czasie rzeczywistym. Znaczy w sensie dane wizualizować. I tam została podjęta decyzja architektoniczna, że będzie ten protokół, aby przyspieszyć tę komunikację. Patrząc akademicko, tak jak mówię, na to rozwiązanie, wydaje mi się bardzo, że w sensie do tego zastosowania jak najbardziej ma to duży sens. Ja nie wiem, ja się tutaj nie wypowiem, aż nie znam, nie umiem w sumie przytoczyć takiego przykładu, którego będę 100% pewny, że akurat RPC będzie tutaj. Też nie jestem 100% pewny, lepsze, żeby nie było. Lepsze właśnie niż HTTP. Na pewno w takich, kiedy nie wiem. Lepiej nic nie będę nawet mówił. Ale wiesz, fajnie, bo taki status quo troszkę zostaje przełamany, co nie? Tutaj mamy ten GraphQL cały, właśnie Apollo Client, tak? To jest do obsługi, ja się nie mylę. Okay, ja się z RPC spotkałem jako Java developer i tamto, o ile dobrze pamiętam, to była Java RMI, i która właśnie dzięki temu można było wykonywać jakby zdalnie dane procedury, tak? I tutaj taki przykład. Mamy dwie aplikacje, tak? I chcemy je połączyć, tak? Tylko że chcemy je jakoś połączyć tutaj metodą komunikacji i ale nie wystawiamy całego interfejsu takiego opartego na resursach, jak w przypadku Resta, tak? Tylko wystawiamy odpowiednie procedury, tak? Czyli nie wiem, mamy jakąś maszynę fizyczną, chcemy ją zupdate'ować, wystawiamy dla odpowiedniego klienta na przykład metodę update, która coś przyjmie, tak? I w tym momencie włączamy cały proces aktualizacji. To tutaj ma sens. Alternatywa, pytanie, gdzie tutaj to można użyć. Jeżeli w takich standardowych CRUD-ach, no wątpię, żeby to jakoś tak więcej nam dawało. Ale pamiętamy, że świat JavaScriptu to nie tylko CRUDy, to nie tylko frontend, który pobiera jakieś dane z backendu, ale także właśnie, tak jak mówisz, programowanie i IoT, i programowanie nawet, nie wiem, jakichś terminali typu bankomaty, inne tam też te aplikacje działają. Embedded nawet, środowisko. Marcin. Nawet tak, embedded. Tak, no to jest tak, jakiś właśnie
lekkie warstwy do embedded, jak najmniej komunikacyjne, jak najbardziej. Ale tak jak mówię, status quo przełamany, znaczy czy przełamany, no tak, będziemy używać HTTP i JSON-a, ale warto wiedzieć, że są inne rozwiązania, warto je porównać, no i taka praca domowa dla nas, co nie? Na pewno zobaczyć. Na przykład, a przechodząc do innych, na przykład nie wiem, co to jest SVR, nie mam pojęcia, o tym na pewno to jest nie słyszałem. React Hooks for Data Fetching. Okej. Więc tak. To jest pod Reacta. Co to daje? Nie wiem. I znowu tutaj mamy, dla mnie to jest takie też takie porównanie. Tutaj z jednej strony mówimy o właśnie o, tu mamy Axiosa, mamy te TRPC. A tutaj mamy React Hooks for Data Fetching, które są bardzo takie specyficzne, no, mamy tylko dla jednego frameworku, prawda? Dokładnie. A na przykład nie mamy, a widzisz, a to jest taki przykład, przejdźmy w świat angularowy. HTTP client angularowy nie jest osobną biblioteką, ale jest osobnym package'em, ale nie mamy go tutaj. A jest o wiele lepszy pod względem swojej elastyczności, implementacji we wszystkim niż na przykład Axios, tak? Czy prawdopodobnie jakaś też lipka pod React Hooki, bo jest bardzo wszystko to dopracowane, obsługuje bardzo wiele przypadków, otypowany jest, no i nie ma go tutaj, prawda? Więc teraz też pytanie, czy to nie zaburza wyników, bo angularowcy, tylko ja ciekaw jestem, tylko ja, Marcin, ciekaw jestem, bo tego nie wiem, bo może ten React Hooks for Data Fetching, może to w ogóle bazuje na jakimś innym protokole, a nie HTTP. I dlatego to zostało tutaj wyekstrahowane. Nie, mam wiedzy, bo to by było dziwne, żeby coś takiego, bo wiesz, bo z drugiej strony w Reakcie pewnie jest tyle jakichś bibliotek, które to obsługują, że dlaczego nie ma ich wszystkich wylistowanych, co nie? No tutaj wyszła jakaś moja niewiedza. Okej, ale Axios jest głównie też tak, to mamy do HTTP, jest i jest wylistowany. Idziemy dalej? Idziemy dalej. Backend frameworks. No, status quo zachowany. Express króluje, Nest drugi. Fajny polski akcent, o ile ktoś nie wie, Nest stworzony przez Polaka, Kamila Myśliwca. Więc to jest super, że to narzędzie jest tak znane na całym świecie, tak? I zauważmy, że osób, które odpowiedziały na to pytanie, to 30% w Neście. W sensie odpowiedziało, że tak, korzystało z Nesta. Co tutaj można powiedzieć? Są narzędzia, których nie znam. Strapi na przykład. Znowu tutaj jest. Tak, ja Fastify, Strapi, Koa, HAPI znam, tylko znowu, na przykład tutaj Nest może korzystać zarówno i z Fastify'a, jak i z Expressa, tak? Bo no Nest właśnie jest w sumie frameworkiem, który tutaj będzie on the top działał tych rzeczy, ale wybieramy sobie, co ma tam działać już na poziomie samych połączeń, tak? I no Fastify, super. Super Fastify, bardzo też ciekawa idea jest za tą biblioteką. Widzisz, ja nie mam doświadczenia, to co, jeżeli taki insight z swojej strony, jakby trzeba było postawić teraz coś frontend deweloperowi, na szybko jakiś backendzik, do CRUDA, co najlepiej wybrać? Expressa czy coś innego? Expressa pewnie, Expressa. No właśnie. Chyba, że ma to być coś, tak mówimy tutaj na szybko, ale jeżeli szybko, chcemy zrobić coś porządnie, chcemy mieć na uwadze, że będzie to długo rozwijane, to wydaje mi się, że tutaj Nest. O, jeszcze chcemy mieć wpływ, że będzie to dobrze działało, no to Nest jak najbardziej ze swoimi naprawdę wieloma ciekawymi feature'ami.
Tak, dziś architektura tutaj głównym tematem też w Neście była chyba, przyświecała twórcy, żeby to było bardziej poukładane. Idziemy dalej. Co mamy dalej? Idziemy dalej. Utilities, NVM. No okej. Wiele osób używa, też używam. Też używam, chociaż nie wiem, czy to przez NVM-a, czy przez NPM-a, czy przez inne rzeczy, ale... Ale NVM. Tak, pakiet JSON i zależności i to, jak potrafi czasami zirytować, to tak, ale tutaj zmierzam do tego, że trzeba później NVM usuwać, node'y usuwać, instalować kompy, restartować. Ale jest to na pewno tak, ale jest na pewno wygodniej niż byśmy mieli utrzymywać, tak. Prawda? Tutaj parę wersji, szczególnie jeżeli pracujemy w paru projektach i są na różnych wersjach node'a, no tutaj to NVM naprawdę ratuje. Nie wyobrażam sobie korzystania bez. No tak na szybko, NVM to jest Node Version Manager, prawda? Dokładnie. Gdzieś tam chyba tak się rozwija ten skrót. Tak, tak. Babel. No must have, tak? Myślę, sytuacja, kiedy po prostu musimy teraz bilować i tyle. Chociażby React cały czas z tego korzysta. Mhm. Za dużo tutaj się chyba nie da wypowiedzieć. A kolejne rzeczy nie są mi znane. Mhm. N to jest też version manager. Kiedyś widziałem, nie używam. O, Volt to może nie znam. Było lepsze i bym nie miał tych problemów z cache'ami. Nie wiem, czy to by było takie. Nie wiem, czy to też... Nie wiem, czy to jest... Czy to w ogóle obsługuje wiele wersji, czy... Sprawdź. To będzie na pewno ciekawe. Może być ciekawe. Volta nie wiem, co to pojęcia. Jest. Nie słyszałem. Verdaccio to jest serwerek. Stawiamy i możemy... A. To jest repozytorium. I możemy sobie nasze wewnętrzne lipki tam serwować. Po prostu takie NPM-owe repozytorium. My używamy w projekcie Verdaccio. O proszę. No nie, my nie musimy, bo my po prostu artefaktory ażurowe czy coś używamy. No dokładnie, no to jeżeli to jest właśnie w takich przypadkach, że nie ma jakiegoś, że nie mamy artefaktory innego, no to coś. Tutaj dokładnie. Albo chcemy sobie... Ale to dobrze wiedzieć. To zoptymalizować taniej, pewnie Verdaccio postawić, pewnie taniej, znaczy więcej roboty. Okej, okay. Dobra. Nie wiem, co jest ZX. Nie wiem, co to jest ZX. No to idziemy dalej. Idziemy dalej. JavaScript Runtimes. No i o, tutaj znowu widzę, że... Oj, nie wiem, czemu... Dziwne pytanie. W sumie. Okej, ja rozumiem te runtimes, ale nie rozumiem, czemu service workery są w runtimes. Ja rozumiem, gdyby to był Node.js, browser, Deno, Bun, okej. Tak. Hermesa i Chakra Core nie znam, ale service workers, czemu się tutaj znalazł? Nie wiem. Nie wiem, że jako taka, no bo serwis workery oczywiście tak na, no muszą też ale mieć poczekaj. Jakąś platformę. Mhm. W ogóle mnie zaintrygował fakt, że więcej jest Node.js-a niż browser. Chociaż przypuszczam, że osoby, które dały browser, to też zaznaczyły Node.js. Po prostu. Tak. Jeżeli, no oczywiście, a mogły być jeżeli, osoby stricte Node.js-owe tylko. No. Jeżeli odpalamy każdy projekt frontendowy na local developmencie, no to musimy już korzystać tak z Node.js-a, no bo inaczej to by się nie odpaliło, tak? Bo nie. Więc tutaj. No tak, to już sobie sam odpowiedziałem. No, dokładnie jest tutaj. Zero wniosków z mojej strony, jeżeli mam być szczery. Zero, dokładnie. Jakaś informacja. Jest jak jest. Edge Runtimes. Edge Runtimes. O, i to już jest bardziej ciekawe. No, AWS Prym. Vercel jest wysoko. To jest ciekawe. Czyli co? Next.js i gdzieś tam cała ta infrastruktura wokół Vercelowa pnie się do góry. Równocześnie Google Cloud Functions.
Ale wiesz, jaki można wniosek, zanim przejdziemy dalej, wysnuć, że jak wejdziemy ankietowanych, którzy odpowiedzieli ogólnie, to zobacz, że jest mały procent osób, które w ogóle coś tutaj odpowiedziały. Czyli, że w ogóle ta domena runtime'ów jest mało popularna jeszcze wśród frontendeverów. 8000. 8000 ma dla AWS Lambdy, tak, tylko user count, ale na przykład jeżeli jeszcze tutaj mamy tą drugą zakładkę, other tools, other runtimes, i tam są. A, bo tu jeszcze mamy jakiś other z tym, my to przeoczyliśmy, ale dobra, wydaje mi się, że to nie jest aż tak, ale... Nie, no, ale tu to mamy są adres, osoby to są 200 takie... liczone, tak? W sensie 200, tak, tak, to są po prostu, tak, to są po prostu takie już, no, mniejsze odpowiedzi. Tak, no, ale to mnie dziwi, bo wszedłem teraz w Other Tools i mamy Next.js'a i 4 osoby. Nie rozumiem tego. Wiesz co, no, ktoś po prostu stwierdził, że Edge Runtime'em dla niego jest Next.js, wpisał sobie i tyle, nie? Czy to można zdeployować, tak? Żeby na jakimś edge'u było. No ale dobra, nie wchodźmy w szczegóły. Jakieś wnioski? Tak to... Mała świadomość związana z tą domeną, ogólnie z takim cloudem, bym powiedział, szeroko pojętym. Znaczy mała. Mogłaby być większa, bo wydaje mi się, że mamy na tyle fajne providery. Dużo. No, dużo, ale mimo wszystko generycznie 8 tysięcy na ile? 40 tysięcy respondentów? Nie, no w sumie jest wartość spora. Okej, okay. Może faktycznie. Jak ktoś robi tylko frontend tutaj... pewnie, to nie używa. No. My nie używamy w projekcie nic z tych rzeczy. No my używamy Google Cloud Functions, tak. Mhm. Więc to jest wykorzystywane. Myślę, co można na ten temat w ogóle powiedzieć. Bo tak, ciężko porównywać w ogóle te narzędzia. Niektóre narzędzia są, za niektóre trzeba, znaczy inaczej, za wszystkie trzeba płacić. Niektóre narzędzia są skorelowane z pewnymi już rozwiązaniami. Czyli tutaj, jakbym miał strzelać, no to wersja Edge Runtime będzie bardzo fajnie dogadywał się z Next.js-em. Bardziej generyczne właśnie będą AWS-y, Google Cloudy, Netlify, tak, a reszty narzędzi, na przykład Fly.io, nie kojarzę. Też nie kojarzę, Fly.io nie kojarzę. No Digital Ocean to kojarzę, ale nie wiedziałem, że mieli nawet w swoim portfolio taki produkt. No i Fastly Edge Compute i Akamai Edgeworkers nie kojarzę. Mhm. Lecimy dalej. JavaScript flavors. TypeScript. Języki, tak, kompilujące się. TypeScript wygrywa. No, trend jest widać. I to nie tylko z tej ankiety. TypeScript króluje, góruje. A ja bardzo kibicuję. Nawet się zrymowało, bo uwielbiam TypeScripta i uważam, że naprawdę bardzo nam pomógł w tym świecie JavaScriptowym. Standard. Nie widzę nawet standard. Rzeczy, które by miały jakby, co by jakby, żeby to lepiej działało. Ciężko mi sobie wyobrazić. Standard powinien zostać i ja szczerze mówiąc to nawet już sobie teraz nie wyobrażam, jakbym miał pracować w dużym projekcie, w którym by był czysty JavaScript i nie ma szans. Tak, i totalny, to, zresztą pracowaliśmy w przeszłości w takich projektach i nawet jak o to się bardzo dba, to prędzej czy później tak się robi kompletny śmietnik, który i cały czas trzeba siedzieć na tym debugerze, ponieważ statyczna analiza też praktycznie no, nie istnieje, czy oczywiście istnieje, można sobie to pododawać adnotacje, ale to tak naprawdę też dodajemy pełno jakiegoś boilerplate'u, który będzie nam tylko i wyłącznie pomagał żeby w statycznych analizach. No, zupełnie jest to bez sensu. TypeScript piękny, pięknie się rozwinął. Myślę, że tutaj wziął grubo całą tutaj tą branżę JavaScriptową i że tak to będzie. I jeśli no ktoś z was nie używa, to też to dużo mówi, i się waha, tak, i się waha, to nie wahajcie się, używajcie. Warto. Bierzcie i używajcie.
inne. Przechodzimy. CoffeeScript. A, Flow. Inne jeszcze. Chcesz jeszcze porozmawiać tak. na ten temat? A ja już przeszedłem dalej. Jestem, dobra. Wiesz co, tak patrzę, w większości nie znam. CoffeeScript. To jest ciekawostka. Ja swoją drugą magisterkę napisałem w CoffeeScripcie. Tam pisałem algorytmy rekomendacyjne, bo to było dawno i nie było wtedy, że był TypeScript, ale jakoś tak nie, jeszcze nie wiem. No nie byłem tak super, no nie super przekonany. A CoffeeScript bardzo fajne dawał wtedy możliwości. Nie było ESO, nie było S6 jeszcze za bardzo wtedy, więc tutaj CoffeeScript świetnie się sprawdził. No, to był chyba jedyny projekt Praca Majsterska, który zrobiłem w tym CoffeeScripcie i później zapomniałem o tym, tak jak zresztą chyba cały świat już o tym zapomniał, co widzimy tutaj w wynikach. Jeżeli chodzi o mnie, to tylko i wyłącznie znam z nazwy CoffeeScript Flow. Reszty nie kojarzę. No ale już odpowiedziałem. TypeScript w moim odczuciu zagospodarowuje wszystko to, co ja potrzebuję. Lecimy dalej? No to lecimy dalej. Okej, okay, to jest ciekawe. No, JavaScript, które JavaScriptowcy... Znaczy mnie nie zaskoczył Python. Ciężko mi wytłumaczyć czemu, ale jakoś tak naturalnie często widzę taką relację gdzieś tam JavaScript-Python. Naprawdę? No. Ja właśnie niekoniecznie. To nie? Jest... Nie. Okej. Okay. W innych bajkach żyjemy. Tak, tak. Nie. No właśnie, ja przez wiele lat programowałem w Javie i tutaj ten JavaScript to był jako ten drugi język do Javy, tak, więc w sumie większość ludzi, z którymi pracowałem, no to mieli taki stack, taki sam, tak, Java, JavaScript i to było dla mnie takie naturalne, więc, ale pewnie, no pewnie gdybym, chociaż, o, ostatnio też ciekawostka, ostatnio robiłem sobie porządek w jakichś tam papierach po przeprowadzce i znalazłem moją pierwszą w życiu umowę o pracę i byłem tam zatrudniony jako Python developer. A pierwsza umowa... To był pierwszy Python Developer Training, bo to były praktyki właściwie, tak. To był pierwsze N Python. Dokładnie. No to ja zaczynałem w C-Sharpie. Więc C-Sharp tutaj jest, no, gdzieś środeczek. Jest. Środeczek. Dawa Rust z ciekawości. Rust, to jest ciekawe, ale wydaje mi się, znaczy z mojej perspektywy, że Rust został zaprzęgnięty do takiego toolingu wokół web developmentowego. Mhm. Czyli tak. Żeby przyspieszyć, zboostować i przypuszczam, że to jest to, że dużo osób zaczyna to wykorzystywać. Mhm. SWC Bundler. No, dokładnie. I wiele innych narzędzi. Tutaj w ogóle też nad Rustem myśli twórca Eslinta, chociaż gdzieś tam odpowiedź padła, że raczej to będzie bardzo ciężkie, bo można pluginy tworzyć własne do Eslinta w JavaScriptie, a teraz ten próg wejścia, te community by mocno ucierpiało, gdyby trzeba było to pisać właśnie w Rustie. Notabene też podcast, o ile się nie mylę, z Syntax, gdzie z twórcą Eslinta rozmawiano. Bardzo ciekawe. Ale tak, wracając. PHP, tak? No web development, więc wszystko jasne. Dlatego drugie miejsce. Czy tutaj coś można jeszcze wyartykułować? Jakieś narzędzia? Mamy Kotlina, mamy Swifta, czyli gdzieś tam mobile się... i cross-device'owe pojawiają. No Rabi, powiedz mi, Rabi jeszcze, to jest FOPA, czy nie? Robi się. Okej, okay, dobra. Tak. Tak mi się wydaje. Miałem gdzieś wrażenie, że w pewnym momencie dosyć mocny pivot od tego zrobiono, ale to może tylko mi się wydawać. Tak, no to co, narzędzia PHP, jako że web deweloperzy po prostu WordPressy, tworzenie stron serwowanych po stronie serwera. Chyba każdy. Tak, każdy musiał napisał chyba jakieś w życiu, tak. Więc tutaj nie ma zmiłuj się.
czemu Java tak wysoko? Bo może Java jest po prostu bardzo popularna, tak ogólnie. Pewnie tak. Nie wiem, ciężko nie, to mi jest... powiedzieć. Wydaje mi się, że tak. No wiele osób, które są w tym świecie JavaScriptu, zanim zobaczyło, jaki ten świat jest ciekawy, no to Okej, to jeszcze raz, wiele osób w świecie JavaScriptu jest albo, że jest to ich pierwszy język, albo po prostu są to doświadczeni ludzie, którzy przyszli skąd z innych, tak, technologii. No i że Java, C Sharp, czy nawet ten Python są popularnymi technologiami, no to naturalnie wydaje mi się, że muszą być tutaj zajmować te pierwsze pozycje, prawda? Po prostu. Dla tych wszystkich ludzi, co znudziło im się i przeszli tutaj na tą stronę. Mocy. Dokładnie. No to co, lecimy dalej. Czyli przechodzimy do zakładki usage. Usage. Tu są ciekawe pytania. JavaScript TypeScript Balance. O, tak, jak dzielisz swój TypeScript czas. TypeScript wygrywa. Tak, 100% czasu wygrywa. No i bardzo dobrze, to już chyba nie będziemy do tego wracać, to co powiedzieliśmy. Tak wygrywa, jest. Bardzo dobrze, że wygrywa. I oby cały czas wygrywał. Tak jest, bo na razie naprawdę daje radę. JavaScript usage jako... A to jest ciekawe. Czy profesjonalnie, czy jako student, czy jako hobby? Tak, to jest ciekawe. 65% bo... profesjonalnie. No i dobra, i teraz to jest teraz kwestia, nie, że czy to oznacza, że po prostu w tej ankiecie więcej, tak bardzo dużo osób, profesjonalistów brało udział? Czy to oznacza, że JavaScript ok, robią profesjonalnie, bo płacą za to pieniądze, ale jak już jako hobby, no to już nie, no takie nieciekawe zbytnio jest. A ty co jako powiedziałeś hobby? Tutaj? Nie wiem. Nie wiem, znaczy no, wiem, profesjonalnie, tak, bo ale pracuję. Przepraszam, ja teraz nie pamiętam, można było zaznaczać N odpowiedzi? Nie pamiętam, oj, nie pamiętam. No bo wiesz, do czego zmierzam, no bo ja przypuszczam, że moglibyśmy zaznaczyć, że i profesjonalnie jako hobby po prostu. Na przykład, pewnie tak. No, ale jeżeli była jedna do zaznaczenia, no to profesjonalnie. Wiesz co, bo to łatwo jest... Ilość można porównać po prostu. Tak, no wydaje mi się, że nie można było jednej, bo tutaj też to by się... Tak wydaje. Tak. Idealnie to się meczuje na te 100% tutaj. Też mi się tak wydaje. Dokładnie. 0,1 więcej, ale tak. Znaczy idealnie. Dobrze, że profesjonalnie, no to znaczy, że ten input jest z realnego marketu, tak? Nazwijmy tak, to w ten tak, sposób. Tak, z realnie to na pewno... związanych problemów, a nie jakichś akademickich, tak? Dokładnie. To jest coś, co na pewno możemy tutaj stwierdzić. Tu słuszna uwaga bardzo. Kolejna. Dobra. Do czego używasz JavaScriptu? Frontend wygrywa, backend. Ale backend przegrywa. Też nie. Przegrywa, ale nie aż tak dużo, nie? Tak. Wiesz co, patrząc na odpowiedź respondentów na to pytanie, bo wydaje mi się, że to chyba daje większą wartość, to 65%. Tak. Dużo. A 98 frontend. To było, tu na pewno był multiple choice. Więc, no właśnie. Tak, no to mamy, co, mamy 65% w takim razie tutaj backendowców, pewnie spora część tutaj to są full stacki. Nie ma tego rozróżnienia, więc nie wiemy, tak? No ale frontend development jednak tutaj wygrywa, tak? 98%. Ja się zastanawiam, bo masz data visualization. Aha, jeżeli multiple choice, no to można i dać frontend developer po prostu data visualization. Graphic animation, bo to się zazębia, tak? W sensie, no, tak. Ja i ty też. Mobilki, desktopy. Machine learning, bardzo mało. Mało. Ale zobacz, to co mówiłem, embedded apps. Jest, co nie? Jest. Jest. I można to robić i nawet ludzie odpowiadają. Game development. No mało. No. Ja się na gamingu w ogóle nie znam, bo nie gram, więc fan gamingu, przepraszam, ale wydaje mi się, że webowi jeszcze daleko do właśnie tego gamingu prawdziwego. Co, webowi może niedaleko, ale go się nie robi w JavaScriptie. Robi się pewnie to teraz duża lwia część rynku game devowego stoi na Unity, nie? A w Unity możemy sobie kompilować do weba,
No ale robimy raczej w C-Sharpie. Tam jest te Unity Script. Nie wiem, czy jeszcze jest, kiedyś było, ale to taki... Znaczy ta wykastrowana... nie jest możliwość, no ale czemu? No performance przypuszczam, tak? No nie odpalimy w webie. Czy się mylę? Odpalimy. Znaczy odpalimy gadam. Natywnie, nie? Natywnie, no przeglądarki, no odpalimy. Tak? Są już takie ostre, tak, są rozwiązania już. WebAssembly też możemy nie, przecież. No tak, WebAssembly jak najbardziej, ale zawsze myślałem, że no mimo wszystko... Ciekawe, czy tu mamy WebAssembly jakąś kategorię, będziemy mieć, czy mieliśmy? Było, rozmawialiśmy, wiesz? Było. Na temat WebAssembly. No, poruszyliśmy, ja ostatnio że to się jest dowiedziałem. Moja bajka, mhm. A ty tam wspomniałeś właśnie, że coś tam... Ja ostatnio się w ogóle trochę zagłębiłem też w WebAssembly, bo ciekawe rzeczy tam wchodzą. Na w sensie, przykład? Że WebAssembly w tej swojej pierwszej takiej wersji, czy takim MVP WebAssembly, tam wspierali Rasta, wspierali C++a. Później mieli taką ideę, żeby więcej języków wspierać, nie? No i załóżmy wszystkie te wszelkie języki, które też posiadają swoją wirtualną garbage collectora, bo są przez wirtualne maszyny. Java, Kotlin, Swift. No i problemem było to, że były dwa w tym momencie garbage kolektory, no i tam się tworzyło referencje, że z jednym tym ten przeglądarkowym znika, no to w tym platformowym też musi zniknąć, nie? No i to był jakiś problem. Raz, że te referencje to mniejszy problem, ale dwa, no tak jest to ten narzut jednak, nie? No bo trzeba dać ten kod, prawda, wrzucić. No i zrobili WebAssembly GC, czyli web, czyli garbage collector, który natywnie obsługuje jest dany język, który z danej platformy kompilowalny tutaj do WebAssembly w przeglądarce. I to jest duży przeskok. I na przykład ja patrzyłem ostatnio właśnie te przykłady Kotlina i Swifta. Bardzo ciekawie to wygląda i super się nie znam, żeby ocenić to, co oni tam mówią, ale tak jak słucham ludzi mądrzejszych tym ode mnie w tej dziedzinie, to bardzo dobrze to brzmi. Bardzo dobrze to brzmi. Tutaj Google szczególnie ciśnie w tym temacie i no to jest WebAssembly. Coś, co jeszcze, nie wiem, jakiś czas temu naprawdę tak powątpiewałem w to, no to teraz naprawdę mnie zainteresowało. Rzeczywiście to może mieć sens i rzeczywiste przypadki, kiedy jednak biznes, nasze wymagania biznesowe będą tak wymagały nawet użycia czegoś w tym kierunku. No to ciekawe. Trzeba też wziąć na celownik i pamiętać, jakie problemy to może rozwiązywać. Marcin, lecimy dalej i to lecimy. Muszę przyspieszyć, bo godzinę 17 rozmawiamy, a miało być jak zwykle szybko. Tak, zostało nam industry sektor, czyli w jakiej domenie, tak? W jakim nie pracują, ankietowani. Tak. Co możemy wywnioskować z tego? Programming and co? Bo mi się to ucięło. And technical tools, czyli tu zakładam, że po prostu software house'y, tak? Obsługujące software wszystko. House'y. A mamy e-commerce, finance, education. Tak, tak. No, po kolei programming and technical tools. Przypuszczam, że tutaj też multiple choice był. Jest na pierwszym miejscu, czyli robimy wszystko, co wymaga programowania, czyli nie ma skupienia się na domenie, tak na dobrą sprawę. Później największą domeną jest e-commerce. No tak, no customer face, tak? Ten frontend gdzieś tam po prostu obsługuje to podejście customer face. Finanse, ogromny rynek, więc się kompletnie nie dziwię, że jest trzeci. Kolejno mamy edukacja, marketing, sales. Wiesz, jakby ta odpowiedź pokrywa się z moimi przypuszczeniami. Jakbym ja sobie sam miał to hipotetycznie rozrysować, to możliwe, żeby tak to wyglądało po prostu. Ciężko mi tutaj coś więcej powiedzieć. Mhm. Social media, pośrodku, 10. Nie, możemy, wydaje mi się, że możemy chyba iść tutaj dalej. Takie, tutaj chyba nic nie wyciągniemy. Czy... Okej. Okay. Single page application. Najpopularniejsze.
wciąż. Mm-hmm. Tak jest. Coraz czyli jednak więcej się mówi, że nie jest to takie uniwersalne rozwiązanie, ale mimo wszystko jednak dalej. Pierwszy na wybór przykład multi-page application w pewnych kręgach wraca do łask, co tutaj jest jako czwarte wyekstrahowane. Jako czwarte, czyli osób, które odpowiedziały multi-page application 38%, 38,5% implementuje. No ale tak, mamy drugie miejsce i trzecie, czyli server side i static side generator, no to no patrząc też na narzędzia, które mamy na rynku, Next.js, tak, teraz mi wyleciały nazwy, ale wszystkie one obsługują tego typu podejście, więc wcale nie dziwi, że to chcemy, bo i SEO, i właśnie performance, i to, jak szybko się strona ma odpalić, i no tego typu problemy są rozwiązywane, tak, przez tego typu narzędzia. Zastanawia mnie, czy będzie kompletny switch z single page application, jakiś taki model hybrydowy. No bo teraz de facto mamy taki model hybrydowy, czyli część ładujemy jako, wiesz, static site, później doładowujemy. No ciekaw jestem. Będą pewnie różne... Ciężko powiedzieć. Ja myślę, że różnie to naprawdę różnie. No też ten server side rendering to... Zalety nie przychodzą same, tak? Tam też zawsze musimy coś zaakceptować kosztem czegoś, prawda? Oczywiście, że tak. Więc ale myślę, mamy fajne narzędzia, które na szczęście nam bardzo mocno pomagają w dzisiejszych czasach, prawda? Bo to wcale nie było takie proste, jak sobie przypomnę z Angularem, podejrzewam wersję 5, jak ja próbowałem to robić, no to nie było proste. No oczywiście, że nie. To było oczywiście, bardzo trudne wręcz. Zobaczymy, dokąd to. Mi się wydaje, że single page application nie umrze, a jak się ludzie nauczą dobrze programować i tworzyć tym, co mają, to w ogóle może się okazać, że w większości przypadków właśnie ten server side rendering nie będzie przydatny. Tak mi dzisiaj kolega podczas rozmowy powiedział. Ja się z tym zgadzam. Ja się z tym zupełnie zgadzam. Coś w tym jest. Coś w tym jest. A ja bym to rozszerzył o to, że jak się nauczymy w ogóle pisać dobrze kod, to każdy z tych typów będzie dobrym wyborem. Oczywiście, że tak, no bo też server-side rendering, okej, mogą nam serwery za nas to renderować wszystko, jeżeli sami nie umiemy się zatroszczyć o to i napisać dobrych performance'owo stron, tylko że to kosztuje w drugą, w tym momencie nie koszty operacyjne, a nie te kapitałowe, czyli naszą pracę. No i tyle. No i w tym momencie będzie się te rozwiązania przyjdą, ale one się nagle okaże, że są nieopłacalne i znowu się koło zatoczy i będziemy optymalizować, żeby jak najmniej. Tak jak mówisz, rozwiązania hybrydowe. Też mi się tak wydaje, rozwiązania hybrydowe. Chociaż jakbym miał powiedzieć, no przed chwilą o domenach rozmawialiśmy. E-commerce, no to pierwsza moja myśl, lecimy w prerendering. Co nie? Ale czy dobra? No w 100% nie jestem przekonany. Tak, bo to też bardziej w kontekście SEO googlowskiego, prawda? Sobie myślę. No ciekaw jestem, ale tak, no to jest coś, co na dzień dzisiejszy bym wybrał, gdybym na przykład miał mówić o jakiejś konkretnej domenie. Coś tu jeszcze mamy? Nie, myślę, że możemy. Reszta to są właśnie różne typy rozwiązań hybrydowych. Reszta. Dokładnie. Ale do tego to się sprowadza. Już chyba trzeci raz o tym mówię. Idziemy do resources. Co my tutaj mamy? Czyli co? Skąd się uczymy, tak? Tak. Skąd się ruszymy, kiedy zaczynamy się uczyć nowej? Okay. Tak, ja bym globalnie proponował przejść przez to, bo właśnie już mamy trochę przygadane, a żeby tutaj słuchacza nie zanudzić, wyekstrahujmy stąd esencję, czyli first learning methods, po prostu uczymy się sami,
to króluje i mamy później darmowe kursy, tak? Tak. Książka, no tak. Czwarte miejsce. No ja zaczynałem od książek. Ja też zaczynałem od książek, bo jak zaczynałem, nie było kursów. Ale teraz jak się czegoś uczę, to chodziło. To robię z kursów. Ale raczej płatnych niż dało. A wiesz, jaką ja bym tutaj odpowiedź dał? Ja bardzo często po prostu wykorzystuję dokumentację i tam są tutoriale bardzo dobre, które wprowadzają cię w content bardzo szybko, co nie? Bezpośrednio od jak najbardziej. Tego więc jak myślę, najbardziej. Że to jest jeżeli chodzi o takie rzeczy właśnie jak biblioteki, to jakieś frameworki, to dokumentacja jak najbardziej, to jest pierwsza rzecz. Dokładnie. Zwykle są dobre. Which blogs, magazines do you read? I teraz no, Medium króluje, Dev.to jako drugie, CSS Tricks jako trzecie, ciekawe, okej. No to się pokrywa z moim wyobrażeniem, tak. Coś tutaj Zemu można też dodać. No Medium, to po prostu lekko... Skominowało. W kontekście. No dokładnie. Tam można się spodziewać dobrego kontentu. Fajnie to jest zazwyczaj realizowane. Ciężko cokolwiek złego tutaj powiedzieć na ten temat. JavaScript Weekly. Ja bardzo lubię. Czytam co tydzień. Tak. Tak, to dokładnie. To bardzo sprawa. Fajna. Bardzo fajna w pigułce wiedza. Co mamy dalej? Sites strony. And courses. Mhm. Okej, okay, Stack Overflow. Okej, okay. Później MDN. Korzystasz dużo? Chyba nie. Ja właśnie też nie. Ja nie rozumiem. Ostatnio w sensie... Ja nigdy nie, na początku korzystałem. A czy wiesz co? Nie, jakby częściej już korzystał z innych materiałów. Ja nawet jak tak sobie sięgam daleko myślami, to nigdy nie rozumiem tego fenomenu. Na tym jakoś to, co zazwyczaj chciałem szukać, to i tak nigdy na Stack Overflow nie było. Mhm. I zwykle wolałem, nie wiem, nie szukać konkretnego jakby pojedynczego rozwiązania na ten problem, tylko zrozumieć ideę problemu, kontekst. Przeczytać jakiś o tym, dokładnie, przeczytać o tym jakiś, nie wiem, artykuł, kawałek dokumentacji, zrozumieć, no i później samemu naprawić to i zazwyczaj tak to działało, tak? Wiesz, to są dwa podejścia. Chcesz się nauczyć przy okazji, bądź chcesz po prostu i wyłącznie rozwiązać problem, więc wtedy Stack Overflow wydaje się, wiesz, idealnie. Ja bym się bał. No właśnie, ja bym się bał. Kopiuj, wklej i później brać odpowiedzialność. A czy wiesz, no całkiem szczerze, to w takiej sytuacji, tak jak Copilota używam, on mi podpowiada, no to jest też weryfikacja, tak, tego. Nie, no Copilot to jest coś innego, nie można tego porównać, bo de facto Copilot przyspiesza po prostu. Tak, znaczy jedyna rzecz jest taka, że czym dłużej programuję, tym o wiele częściej sięgam czysto do dokumentacji bądź do samej implementacji, czyli po prostu wchodzę w interfejsy danej biblioteki i sobie czytam, bo to jest najbardziej up to date. No ale nie, szczerze, na początku swojej kariery to MDM w W3 School, znaczy nie wiem, czy to już było, ale gdzieś tam później, to tak, odwiedzałem często, no, na pewno jakieś CSS-y, to gdzieś tam wchodziłem i to weryfikowałem na tych stronach. Ale zauważ, że tutaj co zwróciło na moją uwagę, to mamy na pozycji 10 Kenzie Dodds jako persona, co nie? Od której się gdzieś kursy, uczymy. No. To jest ciekawe. Ja nie znam osobiście, w sensie słyszałem dużo, ale sam nie robiłem, ani nie czytałem. Też, ma wypuszcza kursy, ale ja korzystam Masters szeroko z Udemy teraz. Uważam, że Udemy, to co w ostatnich latach, jak tam poziom tego, co tam jest, wzrósł, no to
nie ma po prostu lepszej alternatywy. Szczególnie, że tam są wieczne promocje i za jakieś grosze, za 50 zł można naprawdę dostać wartościowy content w każdej jednej dziedzinie i ja szeroko korzystam z Udemy. Frontend tam... Masters, tak, tutaj chciałem tylko powiedzieć, Frontend Masters wiem, że ma pojedyncze kursy dobre. Pojedyncze. Ja miałem przez dwa lata subskrypcję na Frontend Masters i to, co tam wychodziło 3 lata temu, super, bardzo fajne pojedyncze kursy, ale nagle przyszło coś takiego, że zaczął po prostu wychodzić tam taka szmira, że no aż tego to było smutno to oglądać. Po prostu takie na bardzo niskim poziomie, na bardzo niskim przygotowaniu. Tam zrobili ideę takich jakby live workshopów i później po prostu te live workshopy cieli na kursy i to nie było już tak dobrze przygotowane. Często to wyglądało tak, że nie wiem, przez 5 godzin można było się nauczyć tego, co nie wiem, z dobrego artykułu przez 5 minut. I rozumiem. Miałem bardzo dobrą opinię o Frontend Masters, ale zmieniłem ją o 180 stopni. Jeszcze patrzę, czy coś tutaj można powiedzieć. Ja jestem ciekaw, jak będzie LinkedIn Learning się rozwijał, bo ja mam wrażenie, że dosyć mocno w to idą. Tak mi się wydaje, patrząc na te wiadomości i to wszystko, jak na LinkedInie wygląda. No, ale mało osób słyszałem, żeby to zrobiłem, że się nauczyłem. Wiem, że jest. No, dla mnie fajnie, bo w jednej platformie, w której już jestem, można by było się uczyć. Gdyby był wartościowy content, dajcie znać, bo może macie jakieś fajne kursy na LinkedInie. Lećmy dalej. Może. Czy? Tak jest. No podcasty, no to coś, co my nagrywamy, więc można tutaj się pochylić. Ja dzięki tej ankiecie, powtarzam to któryś raz, poznałem Syntax i słucham. Bardzo polecam. Inna forma podcastu niż nasz. Tam przyglądają się pewnym implementacjom konkretnym. Nie patrzą tak generycznie na, załóżmy, jak architektura frontendu, tylko na przykład kiedy używać Lesa, kiedy Sasa, tak, takie już pojedyncze cegiełki, z których można sklejać cały frontend, oraz zapraszają bardzo ciekawe osoby. No, tak jak wspomniałem, twórców ESLinta, nie wiem, Copilota i tego typu rzeczy, co też moim zdaniem bardzo fajnie no, posłuchać, tak? Bo możemy się dowiedzieć właśnie, jakie są plany, coś, co jeszcze nieoficjalnie zostało ogłoszone, tak jak właśnie z tym Visual Studio Code i połączeniem z Copilotem. Bardzo ciekawe. Patrzę na resztę i reszty nie słucham na co dzień. Przypuszczam, że jakieś pojedyncze odcinki mogłem przesłuchać. JavaScript Jabber na pewno coś słuchałem, bo jakiś znalazłem ciekawy tam temat, ale kompletnie nie pamiętam, czy mi się podobało, czy nie. Coś chcesz powiedzieć na temat podcastu? Nie, nie. Ja myślę, że tutaj nic. Myślę, że to już tutaj ciężko już coś nawet skomentować, ponieważ każdy, myślę, że warto każdy sobie, żeby wszedł, zobaczył, jak nie zna danych twórców, danych podcastów, najlepiej niech sam się przekona. Ja nie znam z tych podcastów, mało co znam, więc ciężko mi nawet powiedzieć coś. Jeżeli macie i uważacie, że są wartościowe któreś z tych, to dajcie nam znać, bo to też jest fajnie przefiltrować i słuchać coś, co okay. Może nam przypadować. Ja bym przeszedł już do ostatniego punktu. Czyli? Do opinii. No bo dalej mamy twórców, to chyba nie będziemy komentować po prostu. Twórców już wystarczająco długi mamy. Jestem ten odcinek. Za. I opinie. To zróbmy może po prostu, czy się z tym zgadzamy, czy nie. Dobra. JavaScript podąża w dobrym kierunku. Zgadzasz się, czy nie? Zgadzam się. Ja też się zgadzam. To nie mimo jest 100% happy, ale takie 80% happy. Ja też. Coraz jest łatwiej. Mamy co chwilę wychodzą nowe standardy do przeglądarki. Natywnie trafiają nowe funkcje. Nie musimy kombinować, tak jak kiedyś, szukać polifili,
raczej przeglądarki te główne wspierają cały czas na bieżąco wszystko. Jest super. Dalej. Dokładnie. Budowanie aplikacji JavaScriptowych jest zbyt skomplikowane. Co o tym sądzisz? Zbyt skomplikowane. Zbyt skomplikowane. To jest tak zadane pytanie, że jest skomplikowane, czy zbyt, patrząc z perspektywy tego, jakie musimy problemy rozwiązywać, to myślę, że nie jest zbyt skomplikowane, tylko po prostu jest odpowiedzią rynku na to, co potrzebujemy. Ale jest skomplikowane. Tak. Nie powiedziałbym, że zbyt. Prawie 40%, bo tutaj biorąc pod uwagę tych, co się zgadzają i tych, co się mocno zgadzają, no to prawie 40% ludzi, co odpowiedziało na to pytanie, jednak twierdzi, że jest zbyt skomplikowany, więc coś chyba musi być na rzeczy. Nie wiem, ja... I teraz kwestia ja, co? Właśnie. Znaczy to jest prawda, to jest zupełnie prawda, co ty mówisz. Jest to skomplikowane, na pewno nie jest to proste, bo nie ogranicza się do postawienia paru tagów HTML-u i dodania paru linijek JavaScriptu, ale no to wynika właśnie z wymagań. Czyli to jest takie może też porównanie, bo my z aplikacji desktopowych przeszliśmy na weba i kiedyś te desktopowe, ojej, nie wiem, co dzisiaj mam, te aplikacje były jakieś tam w Informsach czym innym, były zwykle wyklikiwane i tam pod spodem też dodawało dużo takiego boilerplate'u z automatu. Teraz no nie jest to wyklikiwane, to wszystko trzeba oprogramować, więc też de facto my dużo dodajemy takich różnych warstw wizualnych, handlerów, a nie skupiamy się na biznesowej logice. Czy chcemy się nawet skupiać, ale też nie możemy, bo musimy to wszystko dookoła oprogramować. No takie tak, moje zdanie. To jest przeniesienie, wiesz, no właśnie to, co mówisz, czyli były... Większość była realizowana server-side. Teraz poprzez to, że mamy coraz większe możliwości obliczeniowe na komputerach personalnych, no oczywiście przenosimy to do client-side. Co to wymusza? No wymusza to, że zaczynamy coraz bardziej skomplikowane rzeczy robić po stronie po prostu client-side. No oczywiście trend się teraz znowu zmienia w drugą stronę, tak, ten temat też poruszyliśmy, ale mówię generycznie. Więcej zaczynamy implementować, więcej chcemy rzeczy upchać po stronie client-side, staje się to bardziej skomplikowane. Z tego dochodzą wszelkie systemy do zarządzania stanem, których kiedyś też nie było. No a teraz są i dobrze, że są. Bo tak naprawdę kiedyś nie było. Trzeba było robić jakieś swoje własne rozwiązania, które często też nie były zbyt idealne. Ja myślę, że to jest odpowiedź na to, co się dzieje. Po prostu. Dokładnie. A my, jeżeli chcemy w tym świecie się znaleźć, musimy się edukować i się dostosowywać. Lecimy dalej. Kolejne pytanie. Aha. Ekosystem JavaScriptowy zmienia się za szybko. I tutaj odpowiedzi zgadzających się i mocno zgadzających się jest w sumie 45% prawie w zaokrągleniu. Ale zauważ proszę, że trend jest spadkowy. Tak, trend jest spadkowy. Trend jest lekko spadkowy. Zmienia się zbyt szybko. Znowu, nie. Z perspektywy, zmienia trend się szybko. Jest, przepraszam, trend jest zwyżkowy. Zwyżkowy. Tak, w tamtym roku to suma była 37%, w tym momencie tutaj mamy prawie 45%. Aha, ty patrzysz oczywiście na question respondents, tak. Nie survey. Tak. Tak, przepraszam. Czy się zmienia?
Na pewno się zmienia. Na pewno dużo rzeczy wychodzi nowych. Czy to źle? Nie wiem. Ale znowu, to jest pokłosie tego, co przed chwilką rozmawialiśmy. Zmienia się szybko, czy za szybko? Nie wiem, ale to jest odpowiedź na te complexity. Czyli no, dostosowujemy się do możliwości, do zasobów, do tego, jak przeglądarki nas zaczynają wspierać, żeby realizować pewne rzeczy, czyli dostępy do... Już bazując na przykładach z przeglądarki kiedyś, okej, były możliwości bardzo patologiczne dostania się do zasobów komputera, ale tak, no teraz dostajemy tego typu możliwości, dostanie się do zasobów komputera, o wiele większa możliwość obliczeniowa, więcej danych możemy trzymać i tak dalej, i tak dalej. I żeby na kanwie tego możemy budować bardzo dużo ciekawych podejść, rozwiązań, które wcześniej były tylko i wyłącznie stosowane w innych językach programowania. I my to zaczynamy adaptować. Być na równi z całym innym światem programistycznym. Dlatego się zmienia. Czy za szybko? Uważam nie. Szybko? Tak. Ale to jest odpowiedź na to, co się dzieje na rynku. To jest moje przemyślenie. A ja tak sobie myślę, żebym w ogóle powiedział zupełnie coś innego. Ja uważam, że w ogóle się tak nie zmienia. I nie zmienia się szybko, bo wszystko, co jest, to jest to samo, tak? Naprawdę, tak naprawdę, okej, wychodzą jakieś nowe biblioteki, frameworki, mini frameworki, ale to, czy to jest po prostu ekosystem? Nie, to jest po prostu nowy szczegół implementacyjny jakiegoś podejścia, które zwykle już od dawna znamy, więc jak dla mnie skryptowy ekosystem jest stały. Od momentu, który był przełomowy, kiedy ECMA 6 zagościła, według mnie wszystkie podejścia raczej są już takie ustabilizowane, a tylko i wyłącznie zmieniają się szczegóły implementacyjne. Oczywiście ktoś by tam mógł powiedzieć, no, że teraz obsługa natywna ES modułów przez przeglądarkę, no to jest bardzo taki duży krok do przodu. I ja się zgadzam, jest to krok do przodu, ale to jest pojedynczy krok, który my akceptujemy. Podobnie jak to, co mówiłeś, nowe feature'y w przeglądarkach, które nam de facto ułatwiają realizowanie różnych rzeczy, tak? Ale według mnie nie wpływają na ekosystem, na zmianę ekosystemu. Ułatwiają. Chociaż myślę sobie, że można też na to spojrzeć z takiej perspektywy. Popatrz, Web 3.0. To, że mamy dostęp do zasobów komputera, możliwości takie jak na przykład PWA, nie wiem, czy bym traktował jako szczegóły, ale właśnie jakieś elementy, które się pojawiają i są duże. Tak, zgadzam się, ale to są, czyli nie jest nic takiego nowego, co się zmienia. To nie jest też tak, że jednego roku mamy PWA, a drugiego roku ktoś nam mówi, że PWA już jest nieaktualne i mamy zupełnie coś nowego. Tak, to są takie duże kroki, które na pewno takie podejścia, wzorce, które musimy poznać i to jest jak najbardziej okej, ale to się nie zmienia. To po prostu przychodzi zgadza coś się. Nowego. Zależy jak na to... No, tego nie ma dużo. Zależy jak na to spojrzymy, ale tak, racja, nie ma dużo. Ogólnie to jest taka fasada, troszkę maska, że ten frontend jest taki duży. Znając podstawowe pryncypia programistyczne, znajdziemy się tutaj jak ryba w wodzie, tak? Bo po prostu wszystko tu jest to, co gdzieś indziej i tyle. To zobaczmy. Lecimy dalej. Co dalej? JavaScript pain points. Tak, punkty bólu. Ciekawe. Ciekawe. O, i pierwszy punkt bólu. Architektura. Tak, code architecture. Czyli temat, który nam jest bliski, co Marcin?
Tak, i ja się tak zastanawiam, dlaczego tak wiele osób uważa, że jest z tym taki rzeczywisty problem. Bo moim zdaniem dużo frontend deweloperów, oczywiście w żaden sposób nie obrażając, nie odbierając tego negatywnie, nie ma wiedzy związanej z architekturą tak ogólnie. Czyli tym, co już backend musiał sobie wiele lat, backend, tak, desktop, cokolwiek, w sensie warstwa nie webowa musiała sobie radzić, no to u nas na tym frontendzie dopiero powstaje i jest każdym razem, powtarzam ten przykład, gdzie dostaliśmy frameworki, ucieszyliśmy się, zaczęliśmy klepać komponenty, enkapsulujemy się, jesteśmy w jakichś zamkniętych boundaries, tak? No ale to no, zobaczyliśmy, że nie wystarcza. Że mimo tego, że wow, mamy komponenty odseparowane, no to właśnie szerowanie danych, współdzielenie, relacje pomiędzy komponentami, to powoduje wielki problem w utrzymaniu, w dodawaniu nowych funkcjonalności, w migracji na nowe rozwiązania, tak, które stały się legacy i teraz na przykład na rynku nie można znaleźć kogoś, kto to będzie w stanie dalej ciągnąć, przykład AngularJS albo jakiś inny Ember. I o tym nie mówiono. Nagle w pewnym momencie dostaliśmy, w cudzysłowie, na twarz, to nie działa. Dlatego moim zdaniem tutaj mógł być ten punkt wyekstrahowany. Po prostu w pewnym momencie to rypło w wielu projektach. A ty co myślisz? Już sobie zgadzam się z tobą. Po prostu też nie ma dobrej literatury na podstawie architektury na frontendzie, tak? Według mnie nie ma żadnego dobrego materiału obecnie, który by tak kompleksowo potraktował. Próbują, oczywiście wiele osób próbuje tworzyć takie materiały, ale nie ma jakichś takich świętych gralów, książek o tym, nic takiego nie powstało, więc tak naprawdę tutaj frontend developer tak domyślnie nie może sięgnąć po to. No i tu jest troszeczkę błąd, bo frontend developer nie sięga po literaturę, która jest tak stricte przywiązana do backendu, a powinien, bo wiele właśnie takich książek Fowlera o architekturze, no idealnie też się będzie odnosiło do tych samych problemów, które realizujemy obecnie na froncie, więc ja zawsze polecam, żeby trochę wyjść z tego więzienia frontendowego dalej i poczytać, co się dzieje poza, bo wtedy na pewno takie doświadczenie zaowocuje w codziennej pracy. Dokładnie. Podpisuje się rękami i nogami. Ciekawy punkt drugi. Zarządzanie. Managing dependencies. Zarządzanie zależnościami. Trochę nie wiem, co powiedzieć. Okej. Może tutaj to wynika z tego, że dla wielu osób to, co robi NPM, ma jakąś magię pod sobą. Może to też wynika z tego, że jest naprawdę tak wiele różnych paczek, bibliotek, utilów, że często mamy tendencję do zaciągania do projektów tych bibliotek, a później okazuje się, że nikt tego nie utrzymuje i my mamy problem z aktualizacjami i wtedy jest problem z rozwiązaniem. Tylko, że to nie jest problem narzędzia, tylko użytkowania. Człowieka, tak. Tak, tak. No bo samo narzędzie, jakie jest, takie jest. No bierze paczki, fajnie gdzieś tam je instaluje i tyle. Nie, myślę na głos, w jaki sposób. Tak, mi się wydaje, tak, że po prostu tutaj sumie odnosi się do czynności tych, że ludzie mają problem z zarządzaniem. Pewnie nie z narzędziem, ale z zarządzaniem. Bo no, ja zauważam w projektach, jest taka tendencja, o, mamy coś zrobić, no to super, gdzieś tam usłyszeliśmy o jakiejś paczce, która to realizuje, dodamy ją i robimy. I w projekcie jest
kilku deweloperów, każdy tak zrobi i nagle mamy mały projekt, który jeszcze nie realizuje jakichś wielkiej logiki biznesowej, a już jest cały zależny od różnych zewnętrznych rzeczy, no, które później na przykład nie są utrzymywane, no i jest z tego problem, ale to tak jak mówisz, to jest problem z deweloperem, z użytkownikiem, że za bardzo chętnie chyba chcemy brać zależności do rzeczy, które no nie są sprawdzone. Chociaż z tym jest troszeczkę różnie, bo z drugiej strony ja widzę też w projektach dużo robimy jakiegoś takiego overengineeringu i próbujemy wymyślać koło na nowo, na przykład odnośnie kolejnego punktu, gdzie jest to zarządzanie stanem. No i tak. Chociaż ja, Marcin, jeszcze wrócę do tego managing dependencies, bo tak sobie myślę, że też nie bez kozery powstał ten mem z czarną dziurą i node modules. Wiesz, we wszystkim jest ziarenko prawdy. Mhm. I teraz tak siedzę i myślę i zastanawiam się, no ale przecież w innych systemach mamy te same rozwiązania i jakoś na kanwie getowych paczek albo innych nie powstało coś takiego. Wydaje mi się, że też jest z tym taki trochę problem, bo nie wiem, jak jest z paczkami nugetowymi, bo czy jest aż tak dużo, ale wiem, jak jest na przykład z Mavenowymi do Javy. No tam po prostu aż nie ma aż tak wielu tych paczek, że jeżeli coś potrzebujemy zrobić, no to zazwyczaj mamy to, tak? I język nam to daje. Kiedyś dodawaliśmy jakąś tam głowę do projektów, później już sama Java dawała nam out of the box ten cały tooling i tak nie korzystało się z aż tak wielu dependencji, a tutaj w JavaScriptowym świecie korzysta się i jest efekt skali. Popatrz, deweloper sobie myśli, dodam jakąś paczkę, żeby mi realizowała jakieś tam proste zadanie. No i bierze, znajduje, o, jest taka paczka, dodaje. I teraz tak, ta paczka też ma zależność. I autor, robiąc tą paczkę, tak na szybko, bo nie dbał o to, bo to jest jakaś niesprawdzona paczka, po prostu chciał coś zrobić, wrzucić do NPM-owego repozytorium, niech inni korzystają. I ten autor tej paczki też podszedł do tematu w podobny sposób. Też brał jakieś zależności i dodawał. No i tak dalej, i tak dalej. Autorzy tych zależności też dodawali. I się robiło to. I w tym momencie rzeczywiście robi się wielka czarna dziura. No bo tak zastanówmy się, jak często deweloper, który zastanawia się nad dodaniem jakiejś paczki, wchodzi w tą paczkę i sprawdza, na przykład robi NPM audit na kodzie źródłowym właśnie tej paczki, żeby sprawdzić, czy ta paczka, którą bierze, to ona nie ma jakiejś zależności. Czy oczywiście może robić NPM audit na tym swoim docelowym, to też wykryje, ok, ale ja za często się nie spotykam z tym, żeby deweloper robił takie coś. Zgadzam się i poruszyłeś świetną kwestię. W sumie oświeciło mnie, jak zacząłeś mówić. Może właśnie to zarządzanie dependencjami, ten cały problem, który podzieliliśmy sobie, że bardziej wynika z czynnika ludzkiego, wynika z faktu, że jeszcze 2015 rok, 2014, my nie mieliśmy nic dostarczonego od ECMA. Uwypuklam oczywiście, prawda? I w tamtym okresie zaczęło powstawać tonę paczek rozwiązań, co było rewelacją. Pomagało ludziom dostarczać oprogramowanie, no bo to nie było w standardzie. Zaczęły te elementy powstawać w standardzie, tak jak loadashowe rzeczy i multum innych, tak? To jest fajny przykład. Nie wiem, daty teraz w tym momencie też wiemy, ale może po prostu ta narracja została z nami. Kochamy dodawać paczki w naszym frontendowym świecie. To za nami cały czas się gdzieś tam idzie. Jesteśmy mocno uzależnieni od tych paczek, które już są deprecated, ale już w pewnym momencie je dodaliśmy, ciężko się od nich odłączyć. I to wszystko dodając do siebie, mamy to, że to jest to jako drugi punkt, czyli coś, co nam się nie podoba.
tak generycznie po twojej wypowiedzi moje podsumowanie. To ja dla podsumowania dodam, ja staram się w swoim projekcie zawsze eliminować jak najwięcej zależności i jeżeli nie trzeba, to nie dodawać, a jeżeli już trzeba, to bardzo dokładnie przemyśleć, czy naprawdę trzeba coś dodać, bo dodawania zależności raczej jest więcej problemów niż pożytku, takiego losowego. Otóż to. No i patrz, mamy następny punkt, można znowu na ten temat dużo mówić, ale lecimy dalej, dokładnie. Zarządzanie stanem. I ja się zawsze zastanawiam, jak to jest, że deweloper ma problem i nie wie, jak porównać zmienną do nula, tylko musi tutaj używać is nil czy is null funkcji, albo nie wie, jak zrobić prostą destrukturyzację i musi użyć omita z loadasha, ale znowu wie idealnie, jak zrobić swój własny state management i nie skorzysta z gotowego, tylko będzie bardzo, bardzo starał się zrobić jakiś taki swój własny, swoje własne customowe podejście, które raczej na 100% nie wypali, nie będzie się skalowało i będzie tylko przynosiło problemy, a każdy nowy deweloper przychodzący do projektu nie będzie totalnie wiedział, o co chodzi w tym podejściu. Jak to jest? Wydaje mi się, że podpowiedź jest prosta. State management nie jest tak prosty jak użycie omita. Próg wejścia jest wysoki. Przez to wolimy po swojemu. Po swojemu, zrobić, źle. Bo wydaje się prostsze. Bo wydaje tak, się. I źle. No ale wiesz, no użycie state managementu, no to jest troszkę więcej niż właśnie ten omit, który dałeś jako przykład. Po prostu. I wiesz, no weźmy na tapet nasz świat, w którym się poruszamy najczęściej, angularowy, to state management powstał później niż obsługa stanu taka customowa, serwisowa, przez co też deweloperzy uznali, że to jest jakaś fanaberia, nadmiarowość, po co nam to, jak wcześniej były serwisy, było wszystko dobrze. A jeszcze mogę powiedzieć, że wynalazek, który przyszedł od Reacta, nie chcemy. Ja oczywiście teraz się śmieję i uwypuklam, ale parę składowych bym tutaj wymienił, które mogłyby na to się złożyć. Też jedna składowa, która jest w ostatnim w jakimś podcaście słuchałem, to kwestia wykorzystania state managementu, gdzie właśnie jak się pojawił Redux, wszystko tam próbowano wepchać, co się okazało też bardzo złą praktyką. I feedback był bardzo zły na tej podstawie. Ale to znowu czynnik ludzki, a nie samo narzędzie. No i można by było właśnie na ten temat mówić i mówić. Ale tak, to są jakieś składowe, które moim zdaniem wpływają na to, że mamy taki zły tego odbiór. No a na samym końcu super, że w ogóle mamy state management, więc nie wiem, dlaczego to jest wymienione jako coś, co boli. Może nie ma ustandaryzowania, może nie ma jakichś takich generycznych dobrych praktyk. Może to jest to. Ciężko powiedzieć. Dalej? Ja jeszcze tak dodam. Powstawał cały ten trend na zarządzanie stanem. To, nie wiem, 5-6 lat temu też tak. Ja podchodziłem do tego, okej, warto to użyć, jeżeli rzeczywiście będzie to nam potrzebne, mamy wystarczająco duży projekt na to, okej, trzeba sprawdzić, bo jednak niesie to też ze sobą na taki duży próg wejścia, koszta, ale w tym momencie, kiedy tak patrzę, jak NGRX, na przykład NGRX, czy Redux, czy cokolwiek innego, jak to zostało uproszczone, jak z tego prosto się korzysta, jakie to daje zalety, to uważam, że w każdym projekcie w tym momencie warto to dodać, aniżeli rzeźbić na jakichś tam customowych rozwiązaniach, serwisach, które i tak później nie będą się skalować i będą nam przynosiły problemy.
No tak, no i będziemy musieli sami to utrzymywać. Po co? Dokładnie. No i piękny insight. Wiesz co, przejdźmy dalej już do całkowicie... Debugowania. Kolejnego punktu. No okej, to jeszcze poczekaj, tak... Poczekaj, podsumujmy. Aha, jeszcze debugowanie. To tak no szybko, to dawaj. Debugowanie. Okej. Okay. Wydaje mi się, że jest coraz łatwiejsze. Tutaj wielki plus dla Google i dla całej tej społeczności Chrome Developers, bo DevTools od Chroma z dnia na dzień, dosłownie z dnia na dzień, stają się coraz lepsze, dają takie możliwości do debugowania, jakich nigdy nie znaliśmy, i uważam, że tutaj debugowanie jest o wiele lepsze niż w każdym innym ekosystemie języku, z którym miałem do czynienia. Ja nie mam porównania, bo ja po prostu używam Chroma, jakoś nie było mi potrzeby porównywać, ale tak jak mówisz, szapoba, cały czas mamy nowe, fajne funkcjonalności, a tutaj warto dodać, oglądajcie te filmiki, które wychodzą razem z tymi nowymi funkcjonalnościami do DevToolsów. One są fajnie nagrane i w bardzo szybki, przystępny i prosty sposób pokazane, jak używać tych nowych funkcjonalności. Ale to taki tip, ja sam z tego korzystam. Ja też. Polecam. Ale jeżeli chodzi jeszcze o debugowanie, to rewelacja jest to, co robią nasze IDE, tak? W jaki sposób możemy debugować też od strony po prostu oprogramowania, na którym pracujemy, więc jedyne co w kontekście debugowania mógłbym wyartykułować, to to, że ale to są już kwestie frameworkowe, że te błędy są właśnie czasami, informacja jest generyczna, tak, zbyt bardzo, no i my wtedy musimy zacząć debugować, tak prawdziwie debugować, czyli samemu rozkminiać, o co chodzi, a mogłoby być to wprost napisane, tak? No wiadomo, zawsze by było wtedy szybciej i lepiej. Są case'y, gdzie musimy, bo po prostu jest informacja error, something went wrong, albo coś w tym stylu. I musimy wejść głębiej, tracąc czas, nie mając doświadczenia, ale to tylko tyle, ale to wszędzie jest i zawsze będzie, tak? Więc... Dalej, Marcin. Znajdywanie paczek. To już są chyba, nie z wiem. Z tym jest problem? Nie wiem. Według mnie to już chyba są takie punkty, może dalej mamy pisanie modułów, kod asynchroniczny, no ale to już mało respondentów na to, wydaje mi się, stosunkowo mało tutaj odpowiedziało, że ma z tym problem. Nie wiem, skąd to wynika. Według mnie nie jest, nie ma, nie czuję tego. Tak jak tamte poprzednie punkty, mogłem się jakoś identyfikować z różnymi zdarzeniami, doświadczeniem, które miałem i okej, okay, no to tutaj się w ogóle nie odniosę. Ciężko mi powiedzieć. Ale widzimy, no teraz to jest w ogóle fajny wykres mówiący nam o tym, popatrz, mamy State of JS, tą ankietę, która próbuje nam odpowiedzieć o trendach związanych z webem. I tutaj mamy odpowiedzi związane z tym, co nas najbardziej boli. Teraz myślę sobie, że można właśnie to traktować jako takie podsumowanie, co nas najbardziej boli. Boli nas architektura, zarządzanie zależnościami i obsługa stanu. Czyli dużo pracy, wysiłku i w ogóle skupienia powinny być zaadresowane w te punkty, tak? No jakby patrząc na prostą zależność. Tak, najwięcej. W którą stronę powinien iść tak. Frontend, tak? Czyli my się powinniśmy jako narzędzia, jako ludzie, jako dobre praktyki skupiać teraz na tym. Na tym. Architektura, zarządzanie zależnościami i zarządzanie stanem. I to nie tylko w kwestii narzędzi, ale właśnie szerowania wiedzy, dobrych praktyk, wytłumaczenia, napisania książki. To jest ciekawe. To jest moje podsumowanie. Chcesz coś jeszcze dodać? Myślę, że nie. Zgadzam się totalnie. Okej. Okay. Co mamy dalej? What do you feel is currently missing from JavaScript? Statyczne typowanie odpowiedziało najwięcej respondentów tutaj. No i okej. Okay. Mi brakuje statycznego typowania w JavaScriptie.
ale dlatego używam TypeScript. Mamy TypeScript. Tak. I co? Wcześniej mówiliśmy o tym, tak? Że TypeScript must have obecnie. Ja nie wyobrażam sobie projektu. Nie chciałbym pracować w projekcie takim czysto JavaScriptowym. Ja chciałbyś, żeby JavaScript właśnie był TypeScriptem? W sensie, żeby on miał te funkcjonalności, co ma TypeScript? Czy podoba ci się ten status, który teraz mamy, że jest po prostu JavaScript i TypeScript? Podoba mi się ten status. Nie ma to takiego dla mnie większego znaczenia. Jest okej. Okay. Jest okej. Okay. Bardzo. Ja mam to samo przemyślenie. Lecimy dalej. Standard Library. Mhm. Biblioteka standardowa. Biblioteki standardowe? Przydałaby się. Przydałaby się. Przydałaby się właśnie z... Okej. Okay. Dam ten przykład. Porównanie do nula, tak? Używamy Lodasha, żeby sobie zobaczyć, czy jest nul. Możemy zrobić równa się równa nul i okej. Okay. I dla mnie równa się równa równa, potrójne równa się nul jest zupełnie okej okay i wystarcza, ale to, że ludzie używają jednak is nul i wolą tego robić is nul. Dobra, może to nie jest dobry przykład. Is nil. Czyli, że coś jest albo undefinedem, albo nulem, prawda? I teraz tak, możemy to przez podwójne równa się ogarnąć, co też nie będzie idealne i lintery nam wywalą, ale często ludzie tego Lodasha biorą, żeby sobie zrobić te is nil, a w bibliotece standardowej mogłoby to być, tak? Co, no i taka biblioteka standardowa byłaby natywnie implementowana, byłoby to pewnie zoptymalizowane, szybsze. Mi trochę brakuje takich rzeczy, co by mogłyby być dodane. Tak, ogólnie generycznie taka standaryzacja w obszarze JavaScriptu widać, że nam na dobre wychodzi, bo czym więcej standaryzujemy, tym lepiej to z mojej perspektywy funkcjonuje. Mówię o standaryzacjach w kontekście dodawania tych rzeczy, które były właśnie realizowane wcześniej poprzez paczki. My to standaryzujemy, dodajemy jako standard w naszym ECMAScript, ale można by było właśnie pociągnąć temat dalej. To, co ty mówisz, genialne przykłady, myślę, żeby tylko i wyłącznie na dobre wyszło. Znowu, trzeci raz w tym podcaście poruszę też ten temat związany ze standaryzacją dat, zarządzania datami. To jest też coś, co uważam, że będzie genialne. No i teraz musimy, znaczy ja będę chciał na pewno patrzeć na to, jak to się będzie rozwijać i jak najszybciej zacząć z tego korzystać względem innych rozwiązań, które teraz używamy, jak DJS i tego tak, typu rzeczy. Tak, no i to jest następny punkt. Jak najbardziej. Lepsze zarządzanie datami. No, okej. Okay. Ale widzicie, i JavaScript odpowiada. Robimy, będzie. Tak? Mhm. Znaczy chwila, będzie? Ja już nie pamiętam. To będzie, czy już jest? To jest w proposalu, czy już jest ready? Nie pamiętam, bo to jest był ten punkt, co mówiliśmy, ready, że nie znamy. No, ale chyba ready, no bo jeżeli... Trzeba się zainteresować. Ready, to by nie było tam wymieniane. No musimy się zainteresować. Jak najbardziej. Immutable data structure. No, okay. Przydałyby się. Przydałyby się jakieś takie natywne... No, żebyśmy... powiedzenie, ej, halo, to jest niemutowalne, odczep się. Jak najbardziej by się przydało. Idźmy dalej. Obserwable. No i teraz znowu pytanie. Natywne. Mamy RxJS. Tak. No tak, ale właśnie... Wiadomo, no natywnie to super, no bo jestem w stanie sobie wyobrazić, że RxJS gdzieś tam padnie. Chyba nie ma dużej firmy, która za tym stoi, prawda? Nie wiem. To nie jest podpięte pod żadne tam Google, Facebooki. Nie wiem. Więc z tej perspektywy wiesz, jak zwykle, bo TypeScript ja się nie obawiam. To jest Microsoft i to będzie, tak? Ale właśnie wiesz, mamy RxJS-a, z którego korzystamy. I tutaj, jeżeli to nie jest podpięte pod nic wielkiego, no to może być kiedyś także okej. Okay. Mniejszy support, cokolwiek. Mam takie obawy, więc wtedy te wciągnięcie tego do JavaScriptu by było super, bo takich obaw, znaczy te obawy by były zmniejszone po prostu. Pipe operator, decorators, pattern matching. Coś chcesz dodać na temat tych punktów? Pattern matchingu chyba najbardziej z tych mi brakuje.
pipe operatory, dekoratory, no niekoniecznie. Nie mam odczuć. Jakkolwiek źle to brzmi. To idźmy dalej. Lecimy. How happy are you with the general state of the web technologies? Większość osób zadowolony. Czy się wcześniej nie pojawiało? Aha, tam było per punkt, per element. Raczej 50, poczekaj, osób odpowiadających na tą ankietę, 62% happy. No i super, ja też jestem zadowolony. I zgadzam się z tym. Nic dodać, nic ująć. A następnie, jak jesteś zadowolony z generalnego stanu JavaScriptu? Też zadowoleni ludzie. Ja też zadowolony. O 1% mniej zadowoleni niż generalnie web, ale jestem zadowolony. Nic dodać, nic ująć. Z dobrą stronę to idzie. No, ruszył z kopyta JavaScript, dodaje funkcjonalności, pełno propozali, odpowiadają na community po prostu webowe, gdzie ludzie piszą o jakich funkcjonalności chcieliby, a chciano by, żeby zostaną wprowadzone. I to się dzieje, tak? I te rzeczy się pojawiają, nic dodać, nic ująć. Czy my doszliśmy do końca tej ankiety, Marcin, w końcu? Doszliśmy do końca. Mamy jeszcze awards. I tak patrzę przez te awards, tak mówiliśmy przed odcinkiem, że już nie będziemy o tym mówić. Ale powiedzmy. Możemy króciutko. Tutaj jest Adopt feature. Najbardziej zaadaptowany. Tak, tak, tutaj wdrożony, powiedzmy, można powiedzieć, albo... I to jest top level await. Ja się z tym zgadzam, to jest coś, co wielokrotnie mi brakowało, używania awaitu na top levelu. Ale odnośnie, no odnośnie toolingu i bardziej takich projektów toolingowych, backendowych, na frontendowym chyba nigdy mi nie brakowało. Dobra. Technologia. Najbardziej wzięta do użycia. Witte. No i Witte też ma największą retencję, czyli najwięcej osób wraca, najwięcej osób powraca po próbowaniu. Jest tym produktem, I najwięcej, największe zainteresowanie też ma Witte. No okej, to jest... Ciekawe. A zobacz, a tego nie zauważyłem. Heights Retention jako trzecie miejsce jest Testing Library. Ciekawe. W sensie dla mnie ciekawe, bo ja używam i mam parę ale. No ale okej, nie będę się tutaj rozwodził na ten temat. Ale wite, tak? Tak. Wici, można tak by było powiedzieć. Most write ins Astro. Ciekawe. Nie mam doświadczenia z Astro. Ciężko mi tutaj coś powiedzieć. No ja się teraz bawię. Ciężko mi ja coś się tutaj... teraz bawię. Bardzo proste. Wiesz co? Astro jest odpowiedzią na pewne skomplikowanie Next.js'a, mam wrażenie. Okej. Okay. Bo Next.js jest bardzo, ma bardzo rozbudowane API, prawda? I tam wszystko można zrobić, co jest świetne. Astro ma bardzo proste API i tyle. I to się prosto robi. W sensie nie znasz nawet frameworku, z którego bazuje Astro. Jakby wchodzisz i robisz. To jest bardzo duży plus Astro moim zdaniem. I to działa. I dobra, przedostatni. Most commented features, private fields. Ha, najbardziej komentowany feature. Myślę, że tutaj taka... Fajny feature. Świetny. Ja cały czas tutaj chcę do projektu wprowadzić. Czekam na taki moment, żeby to wprowadzić. Zrobić wielką podmiankę. No i chyba most commented library. React. Na drugim miejscu Angular. Okej. Okay. Na trzecim Storybook. Też okej, okay, ale nie polecam.
Marcin, kończymy. Mamy to. Ostatni odcinek, ponad 2 godziny, kończymy. Oj, to była długa seria, nie sądziłem. Minutka. Nie sądziłem, jak zaczynaliśmy tą serię, że aż tak to wyjdzie. Ale widać, że temat JavaScriptu, stanu JavaScriptu jest niezwykle elektryzujący. Myślę, że każdy tutaj ma swoje opinie, swoje racje. Racje są różne pewnie. My przedstawiliśmy nasze. Mam nadzieję, że podobało wam się, albo może macie inne zdanie na niektóre tematy, albo kompletnie się z nami nie zgadzacie. Jeśli tak, to zapraszamy na naszego Discorda. Link oczywiście w opisie i tam możecie napisać, co może powiedzieliśmy źle, albo co powiedzieliśmy takiego, że się z tym nie zgadzacie. Chętnie tam podyskutujemy i z pewnością jeszcze poszczególne rzeczy mogą wrócić na tapet. Nic dodać, nic ująć. State of JS 2022. Zamykamy. Czekamy na 2023. Powiem ci, że z chęcią będę chciał z tobą pogadać. Jasne, wtedy więc jeszcze raz. Do zobaczenia za rok ze State'em 2023. I do zobaczenia za miesiąc w kolejnym odcinku. W kolejnym odcinku. Na razie. Trzymajcie się.